Cześć drodzy widzowie, witam serdecznie z mojego nowego programu Drzewo Roskin. Gościem numer jeden w tym debiutanckim odcinku jest Piotr Michalak. Cześć Piotrek. Witajcie, cześć. I co, Piotrek jest ekspertem przedsiębiorczości, działaczem społecznym, autorem książek, programów edukacyjnych. No i pod... dopisałem tutaj, że już youtuberem, bo... Kanał dość prężnie działa. Udało się kanał podwoić w ciągu miesiąca, tak. No rzeczywiście, widziałem, że, że mhm. masz tam filmy bardzo stare, ale ostatnio rzeczywiście zaczął się na tym kanale ruch. Czy myślisz, że to jest spowodowane tym, że poruszyłeś temat wojny? Jest to całe życie. Y Produkowałem, nagrywałem dla przedsiębiorców, tak? Ale przedsiębiorczość w Polsce to jest może paręset tysięcy osób. Takich prawdziwych przedsiębiorców, wiesz, mówi się, że w działalności gospodarczej tam jest 2 miliony zarejestrowane, ale to jest fikcja. To są ludzie, którzy pracują po prostu na kontraktach w firmach, to są pracownicy etatowi, tylko na innej formie wynagrodzenia. Ale takich prawdziwych przedsiębiorców, którzy zakładaliby własne biznesy, chcieliby się w tym rozwijać, byliby w ogóle świadomi, że są biznesmenami, no to jest szacuję właśnie parę set tysięcy. No i to jest rynek, który. 16 lat tak naprawdę temu, tym ludziom służyłem, publikowałem dla nich. No i teraz powoli robię taki switch, żeby mówić do szerszej grupy ludzi. Też do inwestorów, a inwestorem jest praktycznie każdy w Polsce, kto chce na przykład uchronić pieniądze przed inflacją. No i do ludzi zainteresowanych bieżącą sytuacją. Prowadzisz firmę od 19 roku życia. Mhm. To długo. Bo ja wiem, są ludzie, którzy zaczynali w wieku 15-16 lat, nawet 14. Okej, okay, umówmy się, ilu jest takich ludzi? No W wie, to... wieku 19 lat uważam, że to jest wcześniej. W tych czasach jest ich coraz więcej, ale nawet w czasach, kiedy ja zaczynałem, moim pierwszym klientem byli goście, którzy, no zobacz, 16 lat temu byli w czwartej klasie liceum, jeden już miał 250 tysięcy kapitału zgromadzonego, tak? Gdzie wtedy to było tak jak 2 trzy razy więcej pieniędzy niż dzisiaj? jeden już inwestował w nieruchomości, mieli własny portal, na którym zarabiali. Notabene ten portal przerodził się w dzisiejsze Brainly. Ja miałem być ich wspólnikiem. Także chłopaki zaczęli wcześniej ode mnie. W 2014 roku, to wyczytałem hmm. ciekawą rzecz, stworzyłeś program rozwoju firm Akademią Biznesu Piotra Michelaka, w którym jako pierwszy trener biznesu zagwarantowałeś przedsiębiorcom wzrost dochodów netto ze sprzedaży lub zwrot pieniędzy. Ile razy zwróciłeś pieniądze? <laughs> Pieniądze zwróciłem dosłownie parę razy. Nie wiem nawet dokładnie ile, ale to tak naprawdę widzisz, żeby składać śmiałe obietnice, bo ty się zajmujesz MMA, prawda? To trzeba wiedzieć, ile jest się wart, nie? Trzeba mieć jakąś przewagę. No więc pewnie w MMA ktoś jest świadomy swojej przewagi fizycznej, technicznej, a w biznesie ja byłem świadomy mojej przewagi procesowej. Mieliśmy po prostu dostęp do metodyki budowania biznesu, która dawała relatywnie przewidywalne rezultaty. Wiadomo, w biznesie nigdy nie ma nic na 100%, ale za pomocą tej metody, no ja do dzisiaj pracuję, do dzisiaj stawiam biznesy. Udało mi się Instytut Kryptografii zbudować, który zrobił kilkadziesiąt milionów przychodu. I buduję w tej chwili CC Found i po prostu wykorzystywałem konkretny zestaw reguł działania, które o ile mój kursant wdrożył, tak, no to powinien mieć rezultaty. No ale kilka razy nie miał. Czy znaczy, że źle wdrożył, uważasz? Czy coś ty popełniłeś? Myślę, ja że znaczy, po? tak, no bo widzisz. Dostajesz, dostajesz pewną metodę myślenia, tak? Jak wyciągnąć wnioski na temat na przykład sytuacji operacyjnej w swojej firmie? Czyli wiesz, każda firma jest zestawem reguł, procesów, które mają coś wytworzyć. Wytworzyć jakiś produkt i dostarczyć go klientowi poprzez kanał dystrybucji, dotrzeć do tego klienta poprzez kanał dystrybucji. No więc no zupełnie i, i, inne będą wnioski z analizy zestawu reguł w firmie handlowej, która wiesz, importuje słodycze tak, z zagranicy i sprzedaje je w Polsce. Zupełnie inny zestaw reguł. No teraz jesteśmy tutaj w biurze agencji reklamowej, tak, firmy usługowej, w której pracuje kilka osób i obsługują sportowców. Totalnie inne biznesy. I to nie jest tak, że ja wykonywałem te analizy. To analiza należała do właściciela firmy, do przedsiębiorcy. Tak? I to on miał wyciągnąć wnioski. Jak wyciągnął złe wnioski, to miał złe rezultaty. Logiczne, bardzo logiczne. Ale to hmm. było logiczne dla tych klientów, czy nie? Hmm, e, wydaje mi się, że nie zawsze. Wydaje mi się, że wiele osób miało nierealistyczne oczekiwania. E, takie na zasadzie. Aha, no to jak ja zapłacę kilkaset złotych miesięcznie za dostęp do programu Piotra Michalaka, to on na pewno będzie mi indywidualnie wszystko sprawdzał. No tak nie było, nie byłoby to realistyczne, nie? Więc my mieliśmy konsultantów wewnętrznych, którzy też pomagali uczestnikom, ale niemożliwe było, żebym ja się bardzo mocno zaangażował w każdą jedną firmę. Więc no, osoby, które miały takie, takie oczekiwania, pewnie się zawiodły. Ty masz, Piotr, też jakieś takie, mówiąc kolokwialnie, zajawki producentko-reżyserskie, bo też w 2014 wyczytałem, że, że wygrałeś jakiś festiwal, konkurs filmowy. Nie, nie, nie. Znaczy parę razy w życiu próbowałem robić coś takiego, żeby na przykład przekazać y, wiedzę biznesową czy inwestycyjną poprzez na przykład y, taki, takie teatralne nagranie, tak? gdzie zaprojektowałem jakąś historyjkę i, i to udało się wyprodukować, y, y, ale tam to, 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 to jest jakiś tam mikro, mikro, jakaś sprawa, której nawet nie pamiętam sz, specjalnie. CC Fund, porozmawiajmy mm. chwilę o tym, e, bo tam macie też swoją, jakby kryptowalutę, tak? Mm -hmm. Stworzyłeś, można powiedzieć, kryptowalutę. Tak, e, w zasadzie to jest na razie token, aczkolwiek, wiesz, różnica między kryptowalutami a tokenami jest taka, że kryptowaluta ma własny blockchain e, i może wspierać wypuszczanie tokenów na tym blockchainie. A tokeny to jest też pewna jednostka rozliczeniowa, tak? natomiast już rozliczana w ramach zapisu danego blockchaina. Więc my na razie jesteśmy tokenem w sieci Binance Smart Chain, czyli jest to kryptowaluta BNB, ale de facto jest coś takiego jak maszyna wirtualna Ethereum. To oznacza zgodność tego blockchaina BNB z wieloma innymi blockchainami, więc tak naprawdę jest to sprawa wtórna, można ten token przenieść na Ethereum, na wiele innych blockchainów, nie? Ale wiem, że teraz już zasunąłem dużo technicznych sformułowań. Tak, musi się troszeczkę naszym widzom tłumaczyć, hmm. bo o ile ja też nie, ja w ogóle jeśli chodzi o kryptowaluty, hmm. po prostu chyba jak większość ludzi troszeczkę się ich obawiam, wiesz, hmm. nie lubię kupić czegoś, czego nie mogę zobaczyć, nie dotknąć i takie mam jakieś wrażenie. O. Natomiast yy, tak, musisz troszeczkę mm -hmm. widzą tłumaczyć bardziej przystępne. Bo no ja... dobra, możemy zacząć od tego, że wasze złotówki są też kryptowalutą, bo tak samo nie możesz ich zobaczyć dotknąć. Jakieś 90. Chyba no, że te w gotówce. No chyba że te w gotówce, które mogą być zdelegalizowane w przeciągu najbliższych kilku lat, bo zmierzamy do gospodarek bezgotówkowych i mówi się na całym świecie o projektach CBDC, czyli walut banków centralnych, cyfrowych walut banków centralnych. No, i już dzisiaj większość złotówek to są jedynie zapisy na kontach bankowych, uzgadniane pomiędzy bankami za pomocą pewnych procedur, które są ustalone w świecie finansów, tak? Na przykład taką, ta, takim zestawem procedury SWIFT, chociażby cała organizacja, podtrzymująca to, że jeżeli jeden bank przelewa na przykład dolary do drugiego na, na drugim końcu świata, to za pomocą systemu Swift porozumiewają się ze sobą i uzgadniają salda. I są to salda po prostu zapisane w bazie danych, to wszystko. Tym samym są kryptowaluty. Jest to saldo zapisane w bazie danych. Tylko ta baza danych, ten rejestr jest zdecentralizowany i utrzymywany przez serwery użytkowników na całym świecie za pomocą kryptografii. I to jest ta rewolucja. Niczym się to nie różni od walut fiducjarnych pod tym względem, nie? Za ile można kupić takiego tokena teraz u Was? Nasz token w tej chwili sprzedaje się po cenie nominalnej 5 centów i za miesiąc kończy się kampania ICO. E, czyli pod koniec kwietnia jest ostatnia runda inwestycyjna. Potem e, zamierzamy jeszcze się zalistować na tak zwanych launchpadach. Rozmawiamy na przykład z Synaps Network. E, Signups.network. Launchpad, launchpad. launchpad to jest e, taka platforma, gdzie e, też można kupić token. Jakby na określonych warunkach promocyjnych. Nie? Jest, czyli tam inwestor decyduje się na pewną cenę, w zależności od momentu, w którym wejdzie i zgadza się na vesting, czyli to, że nie otrzymuje wszystkich tokenów od razu, tylko że są one stopniowo uwalniane, na przykład z pewnym opóźnieniem, co też pozwala projektowi na łatwiejsze podtrzymanie ceny później na giełdzie, bo nie wszystkie tokeny są uwolnione na rynku. Jak Czarna jest? magia? Nie, nie, wiesz, to ja <grym> przygotowywałem się do tego wywiadu, przyznam solidnie dwa dni ostatnie, tylko jest kwestia, czy, czy, czy widzowie właśnie Aha. też będą przygotowani. Natomiast jakby <grym> cały mechanizm rozumiem... Powiedz mi, jak widzisz, znaczy, no to może troszeczkę takie pytanie tendencyjne, no bo jak się zapytam ciebie, jak widzisz powodzenie tego projektu, to powiesz mi, że w samych superlatywach, nie no, co tak, no, w, su w sumie nic powiedzieliśmy o samym właściwym projekcie, nie? No, CC Found to jest rewolucyjna platforma społecznościowa z własnym rynkiem wiedzy. Jest to platforma, która odpowiada na problem chaosu informacyjnego, jaki mamy dziś w internecie i tego, że jesteś w stanie w Google znaleźć informacje, ale nie jesteś w stanie znaleźć wiedzy. Wiedza to jest coś innego niż informacja. Wiedza to są informacje aplikowane w Twojej sytuacji, które mogą zmienić Twoje życie, które możesz zastosować w Twojej właśnie konkretnej sytuacji. Nie? I o ile w Google jesteś w stanie znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka jest dzisiaj pogoda, albo co to jest kijów? Tak? Natomiast nie znajdziesz odpowiedzi na pytanie, na czyją szalę przechyla się teraz. W Wygrana w tej wojnie, albo jak ta wojna wpłynie na gospodarkę, albo jakie szanse rynkowe mogę znaleźć dzięki temu, że jest wojna i jakie problemy ludzi mogę rozwiązać, albo yy, wiedząc, że ja mam na przykład taki kapitał, w co mogę teraz zainwestować, biorąc pod uwagę to, co wzrasta, spada, nie? Potrzebujesz porady indywidualnej, nie dostaniesz jej przez Google. I my tworzymy portal, który połączy ludzi, którzy mają jakąś wiedzę, z ludźmi, którzy szukają odpowiedzi na jakieś pytanie. Innymi słowy, Pomożemy ludziom rozwiązywać swoje problemy przez internet. Yy, I to jest oparte na bardzo wielu założeniach, o których yy, możemy dalej rozmawiać, jeśli chcesz. No dobra, ale pierwsze skojarzenie jest takie, że to się kojarzy z forum. Czyli zadaje pytanie na forum, na przykład, jak przeinstalować Windowsa 10. I ileś tam osób <coughs> odpowiada. Tylko, że część osób odpowiada dobrze, część osób odpowiada źle. Yy, tak. Czy u was będzie w związku z tym, kto będzie sprawował pieczę nad tą? Prawidłową wiedzą, że tak powiem. Co, zanim przejdę do pieczy, to może odpowiedź na to forum najpierw, nie? bo to jest y, właśnie problem dzisiejszego internetu, że mamy setki forów, mamy setki grup na Facebooku, mamy jakieś LinkedIny, tam też jest, y, ludzie są porozczłonkowani na różne grupy, i mamy mnóstwo mikrospołeczności, które w dodatku systemowo nie są przygotowane na gromadzenie wiedzy. A więc y, zadajesz to samo pytanie na jednym forum. Dwa dni później ktoś znowu zadaje to samo pytanie, tydzień później ktoś znowu je zadaje. To pytanie gdzieś tam spada na dół, przytłoczone kolejnymi pytaniami. To samo masz w grupach na Facebooku. Twoje pytanie dzisiaj zadane, jutro już nie istnieje. Może jest wyszukiwalne, może nie. Google grup na Facebooku za bardzo nie przeszukuje też. Więc mamy chaos związany z tym, że no, jeżeli ty coś wiesz, na przykład na temat sportów, nie? i chciałbyś doradzić młodym ludziom, którzy wchodzą dopiero w sporty, albo nawet innym ekspertom, którzy szukają rozwiązania na jakieś swoje problemy, no czujesz się zdemotywowany. Po pierwsze, nie wiesz, gdzie tych ludzi może znaleźć, chyba że jest jakieś jedno największe forum w Polsce. Drugie, odpowiadasz po raz dziesiąty na te same pytania. Trzecie, nic z tego nie masz. Nie masz żadnej monetyzacji. Może ci się buduje jakaś reputacja lokalna w ramach tego największego forum, jeżeli takie istnieje. Jesteś tam znany przez kolegów, No ale w sumie co ty z tego masz? Tracisz ty tak. tylko czas, siedzisz wieczorami na forum zamiast spędzić czas z dziewczyną, nie? Bez sensu. No właśnie, I, ale, ale zobacz, mieliśmy tutaj tej pieczy dość. Kto będzie tam właśnie takim administratorem u Was? No dobra. Bo, bo wiesz o co mi chodzi? Chodzi mi, mm -hmm. powstał na przykład teraz taki portal BandBy.p. To mm. jest odpowiedź troszeczkę na cenzurę na YouTube. Tak. E, no ale tam jest ten problem. Ja rozmawiałem z Marcinem Rolą, założycielem tego mm -hmm. portalu, który również na kanale jest, jest, jest wywiad o tym. Ja widzę tam podstawowy problem. Bo to jest y, y, portal reklamowany hasłem prawda zasługuje na wolność. Ale kto będzie tą osobą, którą uzna, czym jest ta prawda, tak? Tak. No bo tu jest ten problem. Tak. Dla jednego środowiska, okej, okay, to jest prawdziwe, dla drugiego nie. I teraz, kto jest tym ostatnim sprawiedliwym, który, wiesz... Widzisz, e, w, w, wydaje mi się, że... Nie powinno się koncentrować social medium na walce z cenzurą, chociaż my też walczymy z cenzurą. Nie? Jakby to nie jest główny problem użytkowników YouTube'a, że oni chcą portal bez cenzury. Ale twórców już tak. Twórców tak, ale z perspektywy twórców też chcą dotrzeć do jak największej liczby ludzi. Więc co najwyżej co się dzieje, to że ludzie repostują to samo, co na YouTube'a wrzucili, to wrzucają jeszcze na takiego banbaja. Moim zdaniem nie jest rozwiązanie tworzenie kopii istniejących portali, zrobienie kryptowalutowego Twittera, kryptowalutowego Facebooka, kryptowalutowego YouTube'a, których BANBAY jest już trzecim, czwartym czy piątym, nie? Um, chociaż nie wiem, czy jest kryptowalutowe nawet, chyba BANBAY akurat nie jest. Spoko, ja oczywiście wspieram ideę i popieram chłopaków, niech działają, ale myślę, że potrzeba nieco więcej. My tworzymy w ogóle zupełną inną kategorię portalu społecznościowego, o czym może zaraz, ale wracając do Twojego pytania. Kto podejmie decyzję, co jest prawdą? To jest błąd w ogóle myślenia. Oglądałem ostatnio wywiad z gościem, z fizykiem od mechaniki kwantowej. Nie pamiętam nazwiska, ale on mówił, że wszyscy fizycy się mylili, tak? Czyli tak, najpierw był Newton, który ustanowił pewien fundament wiedzy teoretycznej o fizyce, na bazie którego to fundamentu wiesz, powstały silniki parowe, poszła do przodu cała cywilizacja. Ale potem, jak Einstein wymyślił teorię względności, to ona obaliła fizykę newtonowską, tak? W Newton się mylił. Po czym Einstein przez całe życie, całą resztę życia, wiesz, on opublikował swoje papiery gdzieś w okolicy 22, 6 roku życia, teraz nie pamiętam. I to były rewolucyjne e, odkrycia. Po czym przez całą resztę życia, do starości, walczył z tym, że zrobił podbudówkę pod mechanikę kwantową i próbował dowieść, że mechanika kwantowa się myli. Oczywiście Polek w tym działaniu i wielokrotnie się mylił w swoich założeniach. I wiesz, i tak naprawdę cała nauka polega na tym, że ktoś stawia tezę, ona przez jakiś czas funkcjonuje, potem jest obalana, potem znowu ktoś stawia hipotezę, potem znowu jest obalana. I na tym polega postęp właśnie, nie na tym, że jesteśmy w stanie dzisiaj wyłonić jakąś jedną kurwa prawdę objawioną, tak, na portalu. I że jakiś jeden moderator, że nie wiem, że to będę ja na przykład, tak? Czy I mój zespół, będziemy decydować, to jest prawda, to jest nieprawda. Antyszczepionkowcy, won. Albo szczepionkowcy, won. Nie, tak. to jest właśnie filozofia ścinania głów, która doprowadziła do dzisiejszej cenzury i autokreacji w istniejących social mediach. To właśnie doprowadziło do patologii, którą mamy na YouTubie. Inaczej trzeba podejść do sprawy. Każdy ma prawo się wypowiedzieć. Nawet jeżeli mówi głupoty z twojej perspektywy. Ale dajmy szansę tym, którzy mają ochotę wejść w polemikę z tymi głupotami, żeby weszli w tę polemikę na litość boską. Wtedy dopiero mamy szansę, żeby w argumentacji zbliżyć się do bliższego poznania prawdy. I to zawsze będzie tylko bliższe poznanie prawdy w większości sytuacji. Tak będziemy. Nawet, nawet dzisiaj, z perspektywy historycznej, nie mamy jasności co do tego, co wydarzyło się w wielu wojnach w przeszłości, tak 100 lat temu, 200 lat temu. I do dzisiaj historycy, eksperci od wojskowości kłócą się, co tam się tak naprawdę wydarzyło, kto zawinił, kto co zrobił. Więc zobacz, jeżeli po tylu latach nawet toczy się dyskusja, tak? Na przykład, sytuacja teraz z Rosją i Ukrainą będzie analizowana przez dekady, przez być może stulecia. Taka jest prawda, jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy. No dobrze, to powiedz w takim razie, jak to technicznie ma wyglądać. Czyli na przykład chcę na CC Found znaleźć odpowiedź na nurtujące mnie jakieś pytanie. Mm -hmm. Zadajesz to pytanie, dostajesz 8-12 odpowiedzi, mm -hmm. różnych, tak? I każdy ma inną perspektywę. To są jakieś yy, zarejestrowani u Was użytkownicy. Tak, zarejestrowany użytkownik daje Ci odpowiedź. Inni użytkownicy czytają też te odpowiedzi i je abwołtują. Więc na górze będą się wyświetlały najpierw te Najbardziej lajkowane odpowiedzi, co jest już jakimś tam filtrem na tak. temat tego, co być może jest prawdą, albo co jest bliższe prawda, albo co przynajmniej jest bardziej pomocne, bardziej inspirujące. Bo w zasadzie to poza poszukiwaniem prawdy chodzi nam o to, co może Ci pomóc, nie? co może Cię zainspirować, może przełamać jakoś w problemie, który, na który szukasz rozwiązania. A więc yy, już ludzie głosują na te odpowiedzi. Lub też, jeżeli ktoś napisze głupotę, to będzie ona flagowana przez użytkownika, jako na przykład spam, tak? I inni użytkownicy będą też głosowali, czy zgadzasz się z tym, że to jest spam, albo że to jest niewartościowa wypowiedź, że ktoś napisał bzdurę jakąś, nie? I wtedy taka odpowiedź nie będzie cenzurowana, tylko będzie po prostu ukrywana, ale to ukrycie będziesz mógł cofnąć. Więc u nas nie będzie cenzury, rdyszy, tylko rdyszy. filtry. To, tak, tak. Wiesz, to jest konieczne nawet z perspektywy prawnej, bo ktoś może wrzucać, na przykład, nie wiem, pornografię u nas, tak? Hipotetycznie. Więc ta pornografia będzie ściągana i wiele innych głupot, ale teoretycznie będziesz mógł wejść w zdecentralizowaną bazę danych, bo my to wszystko będziemy wyrzucali na IPFS. IPFS to jest Interplanetary File System. Jest to taka cała technologia, do tego, że to nie będzie trzymane w naszej bazie danych, tylko na komputerach użytkowników całego świata. I w rezultacie. Nasz portal będzie tylko czytnikiem treści nie z IPFS-a. tych danych. De facto, no my będziemy mogli tylko ukryć te dane, nie, ma, nie możemy ich usunąć, nie? bo to nie są nasze dane. I w rezultacie, jeżeli jedna osoba przejedzie przez granicę chińską, to nasz portal propaguje się za firewallem. I to jest antycenzura. Jak to wygląda obecnie? Mhm. W sensie, na jakim jesteście w etapie teraz, jeśli chodzi o, o, o CC Found? Jesteśmy na takim etapie, że zebraliśmy 4 miliony 300 tysięcy dolarów. Z tego oczywiście cały czas spalamy, bo mamy 30-osobowy zespół. Ostatni rok budowaliśmy zespół IT i kto siedzi w branży IT ten wie, że około 15-osobowy team jest warty miliony. Tak? W tym momencie jest bardzo ciężko zbudować team programistów, bo są oni rozchwytywani na rynku i pandemia bardzo mocno wyssała ten rynek, spowodowała dwukrotny wzrost stawek. Ale nam się to udało. Mamy zamkniętą wersję beta. Dochodzimy do końca ICO i będziemy dalej zdobywać finansowanie poprzez Venture Capital oraz wspomniane wcześniej Launchpady. Portal będzie odblokowywany w tym roku dla szerszego grona użytkowników i powstanie tam najważniejsze jeszcze, o czym nie wspomniałem wcześniej, czyli że portal nie będzie się utrzymywał z reklam, tylko z wewnętrznego rynku wiedzy. Będzie marketplace produktów wiedzowych, które ludzie. Odpowiadający na pytanie będą mogli wydawać tam, żeby zarabiać na tym pieniądze, w tym samym miejscu, nie przenosząc ludzi np. z przysłowiowego YouTube'a na swoją stronę internetową i to będzie trochę rewolucja. No i jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby, żeby w tym roku zapraszać już tysiące użytkowników na platformę. Mówisz o tym tak otwarcie, jakbyś nie bał się, że ktoś was wyprzedzi w tym pomyśle, czy podchwyci i... Niemożliwe to jest. Jest to niemożliwe. Tak, ponieważ sama nawet przewaga technologiczna jest już tak duża u nas wypracowana, że wypracowanie tego wymagałoby no, po pierwsze znalezienia dyrektora technologicznego, których nie ma na rynku. Tak, jest to bardzo rzadki gatunek człowieka. My mamy bardzo wspaniałą osobę Grzegorza, który jest wynalazcą, który z innych źródeł, wiesz, swoich wynalazków zarabia miliony i przyszedł do nas, żeby wspierać ten projekt, ideę, bo wierzy w to, nie? to no wiesz, znalezienie kogoś takiego jest bardzo ciężkie. I, i już mamy pewne, pewne odkrycia techniczne. Które nie są do skopiowania, nawet jakby Google przyłożył tak? miliony dolarów na to, no to tam ci ludzie siedzieliby, zastanawiali się i też nie czuliby tego w sercu. Więc przede wszystkim, wiesz, cała idea tej platformy wynika z 16 lat moich doświadczeń w, w branży, i mało kto jest tak świadomy głęboko też tych zależności, jeżeli chodzi o dystrybucję wiedzy w internecie, żeby tak sobie usiąść i to skopiować. Nie? Możesz spać spokojnie po tym programie. Nic tutaj jeszcze szczególnego nie zdradzisz. Inne ryzyka są, wiesz, ważniejsze. Chciałbym troszeczkę o kanale na YouTube Twoim pogadać, mm. bo tak, spędziłem dwa dni z Tobą, można powiedzieć, na uszach przez ostatnie dwa dni. Przed, przed tą rozmową. Nie, nie było tak źle, naprawdę, okay. jesteś, masz, jesteś za bardzo samokrytyczny. Dziękuję. Y, y, nie było, powiem znaczy, ci, że nawet było bardzo ciekawie, bo ja oglądałem kilka wywiadów, które przeprowadziłeś gdzieś tam wiem, przez, przez jakiś komunikator. Natomiast jest kilka filmów, które chciałbym z tobą poruszyć i taki pierwszy to był jak zainwestować 10 tysięcy złotych. No i ty tam mówisz, że w sumie to nie ma co inwestować, to jest za mała kwota, żeby inwestować. Mm -hmm. Później nagrałeś drugi filmik, że może jednak, ale z tego drugiego też wynika, że jednak nie. <laughs> tak w dużym skrócie, jakbyś tak mógł widzom powiedzieć. Mm -hmm. Co z tymi dziesięcioma tysiącami zrobić, twoim zdaniem? Myślę, że... Szkolenia, wiedza, tak? Tak, no żyjemy, żyjemy w takich czasach, gdzie każdy by chciał, wiesz, czy się stoi, czy się leży, być rentierem, nie? Ale to się samo z siebie nie bierze. Żyjemy w czasach kryzysu etyki pracy. Ja, jak zaczynałem w wieku tych 19 lat, to bardzo ciężko pracowałem, bardzo ciężko pracowałem, żeby zbudować swój biznes, bo bardzo mocno mi zależało. Wydaje mi się, że chyba mało komu zależy po prostu, ale ja wtedy oglądałem godzinami nagrania, szkolenia amerykańskie, żeby zdobyć know-how, jak się prowadzi firma, jak robić marketing, bo to było moje zainteresowanie w tamtych czasach. I Dzięki temu też poznałem bardzo dobrze język angielski. No ale widzisz, jeżeli ktoś nie ma tego ciśnienia, nie ma tego świdra w sobie, no to co ja mu pomogę tym nagraniem teraz? Wiesz, jeżeli komuś się wygodnie żyje, pytanie ile jesteś w stanie poświęcić, żeby osiągnąć to, co chcesz w życiu osiągnąć. Dlatego ja mówię, dobra, no lepiej zainwestować w jakieś szkolenie, zdobyć twarde kompetencje, które pozwolą ci być więcej wartym na rynku. Przykładowo, tak? Zrobić kurs programistyczny i poświęcić faktycznie dwa lata swojego życia, kto ma na tyle samozaparcia, żeby zostać programistą i być wartym na początku 10 koła miesięcznie, za parę lat może 20 koła miesięcznie, 30 może nawet, tak? To wymaga bardzo dużo samozaparcia. Albo żeby zbudować swój biznes, gdzie być może przez parę lat będziesz ponosić jakieś tam porażki, albo będzie ci średnio szło. No wiesz. Moja odpowiedź brzmi po prostu wykorzystaj te 10 tysięcy, żeby zacząć zarabiać kilkadziesiąt w ogóle tysięcy miesięcznie. Tak? Być w, na tyle wartym ekspertem w tym, co robisz, na tyle dobrym w tym, co robisz, i dopiero wtedy możemy mówić o jakimś inwestowaniu. W jakim wieku zarobiłeś swój pierwszy milion? Nie wiem to zależy... Wiesz co, to jest trochę fikcja. To jest takie... Wiem, to się tak mówi. Pieprzenie, nie? Bo y, pytanie, mówimy o przychodzie, zysku, oszczędnościach. Niektórzy mówią wręcz o przepływie przez konto tych pieniędzy. Przepływie, no tak, z VAT-em, bez VAT-u, nie? Nawet w ogóle nikt nie myśli o VAT-ie. A przecież VAT i podatek dochodowy to jest jakieś 34% tego, co przepływa przez konto, nie? E, także... Nie wiem, nie, nie patrzę w ten sposób, bo ja też nie wiesz, milion to jest niewiele pieniędzy dzisiaj. Jak też mówiłem w kolejnym nagraniu, nie wiem czy ono już jest na YouTube. Jest. Jest. <laughs> Dzięki. To jest niewiele. Tak naprawdę, wiesz, nawet, nawet za milion dzisiaj nie zbudujesz dobrej firmy, nie? To jest za mało, żeby już zacząć myśleć kapitalistycznie. W tych cenach to większy dom jest ciężko by było zbudować, chyba już za bańkę w głównym no przecież... działki, bo teraz tak wszystko poszło do góry, że to jest tragedia. Nie wiem, czy możemy powiedzieć, że poznaliśmy się w moim mieszkaniu, tak? które kosztowało wielokrotność tej ceny. No także wiesz, o czym my mówimy, nie? Dokładnie. No. E, ty trzymasz Bitcoin od 2011 roku? Wiesz co, nie. To też, Ja byłem młodym chłopakiem, tak? 2011 to było ile? 11 lat temu. No to ja też byłem gdzieś tam jeszcze raczkującym przedsiębiorcą z kilkuletnim doświadczeniem, który no nie miał tylu takiego kapitału, jak dzisiaj do zainwestowania. Więc tak, ja faktycznie miałem parę set, kilkaset bitcoinów na swojej drodze, ale też potem je sprzedawałem z zyskiem, żeby żyć, nie? żeby realizować po prostu jakieś inne inwestycje, chociażby w swojej firmie. Więc to było tak, że kupowałem, sprzedawałem, potem znowu kupowałem, sprzedawałem nie? i w tej chwili już bardziej świadomie hodluję. Ale też mam inną sytuację niż miałem w 2011, 2014, potem nie. Też mieliśmy taką sytuację jak po upadku giełdy Mount Gox, co pewnie niewielu z was pamięta. Mieliśmy czteroletnią filiżankę taką na Bitcoinie, gdzie rynek spadł i tak telepał się, telepał się przez ładnych kilka lat. Trzeba było mieć naprawdę miałeś niebiańską cierpliwość jakiś zasób tych bitcoinów, Tak, wtedy miałem. Wtedy miałem i kiedy rynek wzrastał, to nie czekałem, aż było 20 tysięcy dolarów na bitcoinie w 17, 18. Nie czekałem, tylko sprzedawałem po drodze właśnie. To był nie wiem, czy błąd, tak? To była najlepsza decyzja, jaką wtedy potrafiłem podjąć. Nikt nie wiedział, że Bitcoin dojdzie do 20 tysięcy dolarów. Przecież nawet jak spojrzysz na wykres ceny, to widać, że ludzie sprzedawali dużo wcześniej, bo były bardzo mocne tąpnięcia po drodze. I to, że była, była narysowana jeszcze wyższa górka, to bardzo wiele osób zaskoczyło. Ale tak naprawdę to, że ludzie tacy jak ja sprzedawali po drodze, ludzie, którzy wcześniej uwierzyli w technologię, to pozwoliło doprowadzić do tego, że ten rynek jest warty tyle, ile jest warty, bo to doprowadziło do decentralizacji, a taki rynek jest warty wtedy tyle, kiedy masz efektywność. Sieciowy. Efekt sieciowy wynika z tego, że dużo ludzi posiada bitcoiny, tak? A więc to było konieczne, żeby ludzie, którzy posiadali te bitcoiny, je sprzedali, aby nowi ludzie weszli na rynek. Dzięki temu ta mniejsza suma bitcoinów, którą dzisiaj mamy, jest więcej warta. To jest naturalny mechanizm rynkowy. Wiesz, co jeszcze jeden film mnie zainteresował, szczególnie hmm. tych kilkadziesiąt par słuchawek, które posiadasz w domu? Zresztą widziałem hmm. też część tych słuchawek. O co ci kilkadziesiąt par słuchawek? Jest to to jest pasja. Każdy ma jakąś swoją. Jedni lubią motocykle, ściganie się, jakieś narty, łyżwy, cokolwiek. No, dla, mnie, dla mnie jest to realizacja pewnej pasji zbierackiej, gdzie faktycznie mam, mam kolekcję różnych bardzo unikalnych modeli high takich słuchawek. W zasadzie kolekcja jest już zamknięta. Wszystko, co chciałem kupić w życiu, praktycznie wszystko, może jeszcze zdarzy mi się raz na jakiś czas coś dodać do tej kolekcji, to mam. Wielu nie widziałeś, bo mam pochowane po szafach. Domyślam się, ja widziałem kilkanaście, jest mowa o kilkudziesięciu. Więc... Tak, 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 tak. Także wiesz, ja jestem audiofilem, po prostu lubię dobrą muzykę, dobre brzmienie. To jest tak jak, nie wiem, wielu z was pewnie interesuje się kulinariami. No to, 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 to jest tak, jak chodzicie po restauracjach, próbujecie różne smaki, jecie ramen w różnych wydaniach i różnie to smakuje. No tak samo muzyka z różnych par słuchawek różnie smakuje, tak? To jest to samo. Mam znajomego, który też właśnie. Wszystkie słyszy szumy, płyty tłoczone, gdzieś tam, tylko kupuje, bo gdzieś indziej już są gorsze jakości, też też jakby, jakby, jakby troszeczkę w tym siedzi. Natomiast, Piotrek. Poruszylibyśmy temat wojny, bo y, też na kanale dość mocno ten temat poruszałeś i doszedłeś do kilku fajnych wniosków tam, które chciałbym z tobą dzisiaj omówić. Na początek może zacznijmy od tego, że powiedziałeś, podobnie jak Wojciech Cajrowski, za, za, za którą to wypowiedź Wojciech Cajrowski był w ogóle szykanowany tutaj. Tak. A on powiedział to, co chyba wie każdy, że NATO podchodzi pod granicę Rosji z roku na rok coraz bardziej i Rosja przez to zareagowała. Yy, nie rozumiem w ogóle tej nagonki na Cejrowskiego za to, co powiedział, nie wiem, czy wiesz w ogóle tak, o nim tak, odwoływali tak. spotkania, a on w sumie powiedział to samo. On, powie on powtórzył to, co powiedziała de facto Rosja yy, i co Rosja mówiła przed wybuchem wojny, że się na to nie zgadza, nie? Ale z drugiej strony Biden też fajnie na to odpowiedział, co mówię w najnowszym nagraniu, które chyba jeszcze nie wleciało. Analiza Bidena już jest? Nie ma. <laughs> nie ma? Za, za ja chwilę zapraszamy będzie. Zapraszamy na analizę Bidena. <laughs> Przeanalizowałem wystąpienie Bidena dosyć dokładnie i yy, Biden mówi, że to jest kłamstwo Rosji, ponieważ NATO jest Paktem obronnym, a nie imperialistycznym. I teraz pytanie, jak na to patrzeć? No bo de facto mamy w historii świata przejście, wiesz, od jednego imperium do drugiego, wiesz, od czasów Rzymu, Grecji, e, Egiptu, tak? Mamy, mamy dojście do czasów e, nowożytnych, gdzie była Holandia, potem An Wielka Brytania e, i Stany Zjednoczone. I teraz. Stany Zjednoczone jako takie imperium, które nie podbija, ale podporządkowuje sobie kraje poprzez sojusze. Bardzo fajny koncept, który podoba się nam, ponieważ zachowujemy swoją autonomię. No ale mówi się, że polscy politycy muszą wchodzić w D amerykańskim. No, jesteśmy podporządkowani, ale mamy autonomię niby wolność. Więc. Z naszej perspektywy okej, okay, żyje nam się dobrze i w sumie nie ma co narzekać. Natomiast z perspektywy innego świata, jakbyśmy się tak postawili po drugiej stronie barykady, mi jest ciężko ocenić, czy Rosja kłamie, czy nie kłamie, mówiąc, że czuje się zagrożona przez NATO. Że NATO być może mogłoby kiedyś zaatakować. Albo że przynajmniej gdyby Rosja chciała mieć pewną autonomię w jakichś swoich działaniach, no to wiesz, no jest obstawiona z każdej strony przez NATO, nie? Więc. Wydaje mi się, że, e, no oczywiście, ja wolę słowa Bidena, że Rosja kłamie. Żeby nie było. Cejrowski został zaatakowany przez swoich wrogów politycznych z tego, co mówi. Tam faktycznie usłyszałem jego wypowiedź, że chyba gazeta wyborcza go po prostu od lat nienawidzi. Tam ktoś przekłamał jego, jego słowa, specjalnie to zrobi. Ale to no nie wiem, ja też nie będę bronić Cejrowskiego. To jest jego sprawa. E, dużo jest niejednoznaczności, tak jak mówiłem, nie? Nie ma tej jednej prawdy, są różne perspektywy. I musimy to zrozumieć, że to, co ma wartość największą, to jest zdobywanie wielu perspektyw. No, Piodzykowic no? zawsze mówi, że nie ma po obu stronach nie ma dobrych i złych w konflikcie. Po mm. obu stronach są i dobrzy i źli tak naprawdę i gdzieś. No, ale ocena moralna działań Rosji na Ukrainie jest, no, myślę, że negatywna, jest no. negatywna, no przecież wysadzają szpitale, mordują dzieci nie? jakby nie było. To oczywiście, to mm -hmm. jakby to, żeby też źle ja nie zabrzmiał, bardzo, bardzo neguję to, co robi Rosja i strasznie mi się to nie podoba. I cieszę się, tak naprawdę cieszę się z ich każdych niepowodzeń. Może to też nie powinienem tego mówić, ale jeśli to cieszy, że mm -hmm. oni tam weszli. I nie bardzo mogą wyjść w sumie, a nie mogą pójść do przodu już teraz. Gdzieś wczoraj w mhm. wiadomości, że wycofują część armii z, z okolic Kijowa i Charkowa. Natomiast już są głosy, że to jest tylko e, dym, to jest zasłona dymu tak. na, na przegrupowanie wojsk, na to, żeby spokojnie to zrobili, mhm. niby w takim odwrocie, a, a, a nie. Natomiast e, jaka jest Twoim zdaniem rola USA w tym całym konflikcie? Czy to jest... Obrońca demokracji, czy to jest jednak prowokator tego konfliktu? No bo wiesz, od pomarańczowej rewolucji, a tym bardziej od konfliktu krym Donbas, mhm. to jednak Ameryka bardzo mocno wspierała Ukrainę, jeśli chodzi i o szkolenia, i o sprzęt, rozbudowę wojska. Mhm. Jak sądzisz, jaka jest rola Stanów w tym całym konflikcie? Ja myślę, że Stany wykorzystały Ukrainę do prowadzenia tak zwanej proxy war. Czyli wojny poprzez swojego zastępcę, takiego agenta zastępczego. Jest to tak naprawdę walka o prymat nad światem w tej chwili, bo mówimy o tych imperiach, nie? Obecnie jest imperium Ameryki, imperium Stanów Zjednoczonych. Waluta rezerw walutą rezerwową świata jest dolar. I rozpoczyna się proces. Przejścia świata z rąk jednego imperium do drugiego. Rozpoczyna się proces upadku jednej cywilizacji. Mówimy o tym drugim, o Chinach też. Mówimy tak? o Chinach, tak. I tak naprawdę Rosja też reprezentuje tutaj w tym konflikcie Chiny. Nie? Więc z mojej perspektywy, jak ja to na razie analizuję, na, 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 na stan mojej wiedzy obecnie, Rosja jako sprzymierzeniec Chin tak, miały być bardzo silnym sprzymierzeńcem, miały szybko podbić Ukrainę. Okazuje się, że jest to słaby sprzymierzeniec i. Chiny w tym momencie, czy ten kontynent azjatycki, okazuje się być na razie za słaby, żeby przejąć pałeczkę po Stanach Zjednoczonych, chyba że wydarzyły się jakieś rzeczy, których teraz jeszcze nie oczekujemy. A zatem być może odwlecze się w czasie przekazanie pałeczki z jednych rąk do drugich. Ostatecznie chodzi o to, a nie o demokrację, tak? Faktycznie, ja bym wolał być w systemie, nawet takim pseudodemokratycznym, jaki w tej chwili mamy niż w systemie chińskim z social credit score, y, kamerami na każdym rogu ulicy i, i, i karami y, za jakąkolwiek negatywną wypowiedź przeciw partii w mediach społecznościowych, nie? Właśnie dzisiaj też oglądałem analizę tego systemu. Jestem no przerażony tym, ale z drugiej strony w, demok w demokracjach naszych zachodnich też po pierwsze zobaczcie, to przeżyliśmy, jeżeli chodzi o covid, maseczki, prawie już obowiązkowe szczepienia. Tak? I mnóstwo manipulacji medialnych oraz medycznych, eksperymentowanie na nas. A z drugiej strony, mam nadzieję, że to. Nie, <laughs> YouTube cię nie zablokuje. delikatnie. Nie ja zagłębiajmy się w szczegóły, na razie tak. jest okej. Okay. Zobacz, co przeżyliśmy, nie? I, I z drugiej strony, przecież też są przygotowywane CBDC i podbudówka pod Social Credit Score, a la Chiny. Więc ograniczanie wolności w tych naszych demokracjach też jest na porządku dziennym. Manipulacja wyborami też rzekomo jest na porządku dziennym. Więc pytanie, gdzie jest wolność dzisiaj? Ja postawiłem w, w nagraniu, które jeszcze nie wleciało taką tezę, że chyba tylko na Wyspach Zielonego Przylądka, tak? Wemigrujmy do Kongo, tam może jeszcze. Jakby mhm. Chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałeś i do tego, co powiedziałeś wcześniej, mhm. bo wszyscy wiemy, że mówi się o Polsce bezgotówkowej, że cały świat dąży do pozbycia się gotówki, przejścia. Na wirtualny jakiś tam system rozliczeń mhm. i ten model chiński zakłada to, że jak jesteś niegrzeczny, to ci mogą odciąć od wszystkiego. Czy myślę, że w Polsce też by to w ogóle przeszło, że społeczeństwo. Chociaż społeczeństwo pokazało właśnie podczas pandemii, że jest w stanie zgodzić się na wiele. Tak. Bo w momencie, w którym błogosławieni nam rządzący mówią nam, że dla naszego dobra zamykają nam lasy, a my się z tym godzimy, gdzie to jest totalny absurd, i to widzi chyba małe dziecko, że, że to jest w ogóle absurd zamknąć lasy. A otworzyć je przy dziesięciokrotnie większej liczbie już zakażonych, to pokazało, że jako społeczeństwo rzeczywiście no, część osób zagra, tańczy tak, jak im się zagra, tak? I, I to jest martwiący mnie proces bardzo, bo w momencie, w którym mhm. myśmy byli odcięci od gotówki mieli jakieś tam, tak jak w systemie chińskim, właśnie. No nie wiem, tak, tak jak troszeczkę w szkole bym się czuł i bym miał ocenione zachowanie, czy dostanę piątkę, czy dostanę dwuje, czy w związku z tym będę musiał siedzieć w kozie, czy, czy mogę wracać do domu. Ja właśnie chciałbym zobaczyć głębsze jakieś jeszcze analizy na temat tego Social Credit Score w Chinach, ponieważ jestem ciekawy, jak osoba z kategorią D... Tak naprawdę może funkcjonować w społeczeństwie. Czy taka osoba jest skazana na pracę za tygodniówkę w gotówce, czy, czy jak? Bo, kategoria D to jest, rozumiem, ich kategoria tak, ocenna. Bo tam masz y, kategorię AAA, trochę tak jak te papiery wartościowe, nie? Kategoria AAA, AA, B, C, D. I, i, I ty jesteś kategoryzowany w społeczeństwie, że jest system taki klasowy, jesteś jeszcze w dodatku blokowany w tych klasach na kilka lat, jeżeli spadniesz. Czyli na przykład, jeżeli spadniesz do D, to bodaj, że na pięć lat jesteś zablokowany w tej klasie i nie możesz się z niej wydostać. Musisz odbudować swój social credit score. W dodatku z analizy wynikało, że za takie rzeczy, jak na przykład kablowanie na sąsiadów, są... masz na przykład plus 10 punktów, nie? Myślałem, że będzie minus. Nie, nie, Plus 10 punktów masz za bycie szczurem. Natomiast za to, że napisałeś negatywnie w social media o partii, masz na przykład minus 50 punktów. Więc dużo trudniej jest odrobić ten credit score, niż go stracić. To jest w ogóle niesamowite. No dobra. A jak dasz na przykład swoje organy na cele dobroczynne, bez żadnej płatności, to masz plus 100 punktów, więc w to to wystarczy go... dwa złe posty na party i muszę oddać nerkę, tak? Tak, dokładnie. A więc. Yy, w, o, jaj, dobra, wracając, bo, bo już czuję, że się rozproszyłem. Yy, myślę, że bardzo fajnie Polska się wybroniła z tej sytuacji. W jaki sposób? Y, jeżeli chodzi o COVID. Po pierwsze, Polacy w znacznej mierze się postawili. Było dużo ludzi, którzy, się byli, którzy byli bardzo posłuszni. Wchodziłeś do sklepu i pani ekspedientka zwracała ci uwagę na maseczkę. I tu mogłeś ewentualnie wyjść albo walczyć o swoje prawa, powiedzieć, nie, nie założę, musi mnie pani obsłużyć, albo podam panią do sądu, nie? Niektórzy tak walczyli. Um, wiele osób po prostu wychodziło, korzystało z innego sklepu. Ale bardzo duża część społeczeństwa jednak się stawiała, zauważ. I dużo tych obostrzeń, które wchodziły, były obostrzeniami martwymi. Sądy się postawiły, zobacz, że ludzie wygrywali w sądach sprawy o maseczki i o, e, jak to się nazywało, kwarantannę. Także te sprawy były to wygrania i zdecydowana większość sądów pozytywnie tutaj bardzo zadziałała. W dodatku, wydaje mi się, że te rzeczy były wprowadzane u nas z dziurami prawnymi. Jak to mówiła mecena Skubała, te dziury można było przez dwa lata załatać i prawdopodobnie specjalnie nie były łatane, ponieważ my w Polsce gramy w specyficzną grę. Zachód, Niemiec na przykład się dostosowuje do prawa, ale polski rząd prawdopodobnie miał prykaz z góry, żeby... Prowadzić te obostrzenia, ale wprowadzał je w taki sposób, żeby kumaci w Polsce je omijali. I to jest bardzo fajna specyfika Polski, za którą zaczynam kochać ten kraj. Bo na przykład Dubaj. Nie? Ja mam firmę w Dubaju. Eee, Dubaj 40 stopni, wilgotność powietrza kilkadziesiąt procent. I popierdzielasz w maseczce po ulicy. Obowiązkowo. Zdejmiesz maseczkę, przywalają ci tysiące dolarów grzywny. Jesteś w hotelu na konferencji, yy, wszyscy zwracają ci uwagę na maseczkę, bo organizator konferencji dostanie 10 tysięcy dolarów kary za to, że ty nie nosisz maseczki. No ale wiesz, byłem w Madrycie mhm. dwa tygodnie temu i tam jest to samo. Może to samo nie, ale w metrze nie widziałem nikogo bez maseczki. Nikt się nie łamuje, nikt. Ale mi chodzi o to, że Dubaj, jako taki symbol rzekomej wolności gospodarczej, gdzie nie ma podatku dochodowego. Tak? Gdzie niby blockchain jest zezwolony, a powiem Wam, że też jest to fikcja, bo jakby władze w Dubaju mówią: tak, zapraszamy firmy blockchainowe, ale banki już nie chcą zakładać im konta, i bardzo ciężko jest tam tak naprawdę jeszcze funkcjonować. Jest taki dysonans między tym, co mówią, a co robią. Nie? Więc z tej perspektywy, jak mi się udało zrobić tokenizację w Polsce, Myślę, że super. Piona dla KNF-u za to, że wystawili nam pozytywny, pozytywną interpretację, że nasz token jest hybrydowy. Nie wiecie, o co chodzi pewnie, ale w skrócie mogę powiedzieć, KNF mówi, widzimy, co robicie. Na ty, na ty. Ale zielone światło. Okay. <laughs> Niech Polska będzie innowacyjna. Właśnie Więc jest, jest OK. Jest to jakieś mm? takie, widzisz, um, chociażby, jeśli chodzi o ten KNF, który wspomniałeś, mm -hmm. e, widzisz w nich jakąś chęć właśnie do takiego Wyjścia z betonu, mówiąc wprost, bo dużo polskich instytucji nie jest otwarte na innowacje, nie jest otwarte na, na nowe. Ten, i, i te regulacje, nasze prawo, moim zdaniem, jest bardzo przestarzałe w Polsce w wielu kwestiach. Yy, czy czy widzisz takie właśnie zielone światełko, że jednak jest coraz lepiej w tym kraju pod względem tego, że możesz robić, co ci się podoba, tak naprawdę? Myślę, że, myślę, że w Polsce toczy się wewnętrzna taka wojna między szczurami i owcami, a ludźmi wolnymi. Tak, i tych ostatnich mamy bardzo dużo, ale też szczurów mamy bardzo dużo. Kogo określisz mianem szczura? No kogoś takiego, kto w tym samym KNF-ie w tym czasie e, giełdę mojego przyjaciela, Kanga Exchange wpisuje na listę ostrzeżeń. Na tej liście ostrzeżeń Kanga już widnieje od paru miesięcy i do dzisiaj Kanga nie ma informacji za co w ogóle została wpisana. Nie ma informacji, nie ma możliwości uzyskania informacji. Tak, Więc zostajesz wpisany na listę Twoi partnerzy się wycofują z twojego biznesu, wszyscy się boją, użytkownicy boją się korzystać z twojej giełdy, bo widniejesz na liście ostrzeżeń. I sam nie wiesz za co widniejesz na tej liście. Także w tym samym KNF-ie jest z jednej strony szczur, ale z drugiej strony jest człowiek, który wydał nam pozytywną interpretację. To jest duża organizacja, tak? Tam pracują setki osób i tak trzeba na to patrzeć. I są to różni ludzie. A kto jest owcą? To są ci ludzie, którzy się na wszystko godzą, tak? To są ci ludzie w danym temacie obojętni, którzy... Obojętni, ale tacy posłuszni, nie? Jak stado Tak, 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 tak. Okej, okay, Piotrek, a może wprowadzimy trochę mniej przyjemną atmosferę teraz? Bo już się <laughs> widzę tutaj za bardzo rozluźniasz. Słuchaj, yy, yy... Znaczy, to jest jakiś tam no offense po prostu, chcę to z tobą wyjaśnić, bo mhm. powiedziałeś coś takiego, na to, żeby chwycić za karabin i oddać swoje życie, może sobie pozwolić ktoś, kto nie ma rodziny, nie ma dzieci. Mhm. Kurczę, mało kto by tu został w takim razie z tym karabinem w ręku. E, ja tam dodałem jeszcze parę słów, których nie przytoczyłeś, wyrwałeś to z kontekstu. Ja tam dodałem jeszcze, że za sam styczeń zapłaciłem milion paręset tysięcy złotych podatku. Więc e, daj takiemu facetowi jak ja, który wiesz, ma wadę wzroku, karabin, tak, mam, wiesz, słaby refleks, życie spędzam przed, przed biurkiem, przed komputerem, no ja zginę w ciągu pięciu minut. A może być dobrym operatorem drona był na przykład. Może tak. To może być niezły pomysł, albo pamiętajmy, że wojsko to też jest, no nie wiem, logistyka, planowanie strategiczne, cyberprzestrzeń również. analiza jakaś, cyberprzestrzeń, więc może można by było mnie tam gdzieś zaangażować w, w cyberprzestrzeni bardziej, bo tym się zajmuję całe życie, do walki informacyjnej może bym się nadawał faktycznie, Mógłbym zaprojektować e, kampanię informacyjną. Ci przydział znalazłem w wojsku, widzisz. Dziękuję. E, natomiast, no że retoryka moich niektórych widzów, takich randomowych, którzy przyszli z algorytmu YouTube'a, no była taka na zasadzie, że o, rurki, e, pedalstwo, nie? A, a ja tymczasem mówię, kurde, ale e, ja mam, wiesz, e, trójkę dzieci, e, dwie chore kobiety na utrzymaniu, nie? Jak mnie ustrzelą, to kilkadziesiąt ludzi traci pracę i kilkoro ludzi musi być na zasiłku socjalnym. Więc nie opłaca się, żeby mnie wysyłać na front z perspektywy państwa i dobrostanu również armii, bo ja w podatkach płacę tyle, że jesteś w stanie za te podatki zatrudnić czy wyposażyć dziesiątki żołnierzy. Więc lepiej mieć te dziesiątki żołnierzy z moich podatków, niż wysyłać mnie na front jednego, który zresztą średnio się nadaje, nie? Ja, ja patrzę logicznie, pragmatycznie, jako właściciel firmy. No, jakbym miał takiego człowieka, to co ja bym z nim zrobił? To jest zasób, który trzeba przesunąć tu, a nie tu. I to jest w odpowiedzi, wiesz, na idiotyczne komentarze, debilne po prostu randomowych ludzi z YouTube'a, którzy nie wiedzą, do kogo piszą, nie? Czyli to było tylko i wyłącznie, jakby powiedziane, w Twoim kontekście, Twojej osoby. No tak. Tak, do czego mnie warto zaangażować? No ewentualnie do wojny informacyjnej, fakt. Bariaktarem byś polatał pewnie. <laughs> Wiesz, myślę, że są lepsi ode mnie. W gry komputerowe grałem dawno temu. <laughs> Słaby refleks. Wspomniałeś również w tych swoich filmach o tematyce wojennej, <laughs> że w zasadzie rozwiązał się kryzys demograficzny w Polsce mhm. w związku z tą masową, yy, masową emigracją Obywateli Ukrainy? Czy to jest dobry sposób na jego rozwiązanie, Twoim zdaniem? Myślę, że jedyny. Myślę, że dobry, ponieważ są to ludzie z bliskiego nam kręgu kulturowego, którzy się łatwo asymilują, tak? z którymi jesteśmy w stanie się dogadać, z których wielu już zna język polski, więc jak nie oni, to przepraszam, kto? Tak? Turka byśmy nie zaimportowali, ponieważ jesteśmy bardzo hermetyczni, ponieważ patrzymy na kolor skóry. To już była próba ostatnio z Białorusi właśnie troszeczkę, żeby hmm? nas tutaj polecić kulturowo i jednak nie przeszło. No nie przeszło, tak? Już wiesz, my od razu rozpoznajemy, że to nie jest nasz, nie U Ukraińców. E, chociaż są badania na to, że nie lubimy Ukraińców e, porównywalnie do innych nacji. Na przykład lubimy Włochów jako Polacy, lubimy Amerykanów, Białorusi nie lubimy Ukraińców. Bardziej niż Ukraińców. Tak, ciekawe, nie? Ale z drugiej strony. Jeżeli jest uczciwy Ukrainiec, który normalnie pracuje, nie robi problemów. Dlaczego, dlaczego nie lubimy? Wydaje, jako nacja, tak? Wydaje mi się, że pewnie wiele osób się spotkało z jakąś tam nieuczciwością. Słyszymy też, no nie wiem, chociażby o telemarketerach nagabujących na firmy forexowe, tak, z akcentem yy, od, odpowiednim. Ale co do zasady, myślę, że osoba z Ukrainy ma szansę się tutaj spokojnie wykazać, udowodnić że, swoją uczciwość. I zakorzenić się w tym kraju i zdobyć pewien, pewien szacunek, a problem jest podobny jak Polaków emigrujących do Wielkiej Brytanii, tak? że tam też pracujemy taniej i ciężej niż Anglicy, i też za to jesteśmy nie lubiani, i zawsze jednak Polak będzie Polakiem w Wielkiej Brytanii. I niestety to, to takie patrzenie z góry, takie patrzenie z pewną wyższością, to już niestety było paręset lat temu w Rzeczpospolitej, nie? Że jednak szlachcic Polski to był obywatel wyższej kategorii niż z Ukrainy. No niestety, ale ja na to nie jestem w stanie nic poradzić. Ale myślę, że jest to jedna z najlepszych, że tak powiem, nacji, które jest w stanie się ładnie zasymilować i stworzyć razem silniejsze wspólnie państwo. Myślisz, że też stosunek Ukraińców do Polaków się zmieni po tym wszystkim, co się wydarzyło? Nie wiem. Wydaje mi się, że. Że się zmienia na pozytyw. Pytanie teraz, co będzie w tej chwili, wiesz? Bo y, jeżeli coraz więcej ludzi pisze i będzie obawiam się pisać, bo to jest naturalne, że dobra, przyjąłem Ukraińców i zrobili mi demolkę w mieszkaniu, nie? Albo y, prosiłem, żeby już się wyprowadzili, a oni nie chcą się wynieść nie mam ich jak wyprowadzić, tak? Bo, bo nie ma w Polsce jak wyprowadzić osoby, z, no, na, w szczególności z dzieckiem, nie ma mechanizmów prawnych. Jak komuś wynajmujesz mieszkanie, ktoś ci na przykład nie płaci czynszu, żeby go wyrzucić. Nie? I obawiam się, że będzie coraz więcej konfliktów tego typu. W jedną i w drugą stronę, gdzie też no, była historia, że Ukrainka została zgwałcona, że faceci przyjmują rzekomo Ukrainki z bonusem. No to są straszne rzeczy, ale będą konflikty na tej płaszczyźnie i pytanie, czy zostaną one rozdmuchane do większej skali, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Zobaczymy. Wiesz, słyszałem wypowiedź jakiś czas temu, że każdy kraj ma jakiś bufor pomocy, której może nieść dla, mhm. dla potrzebujących, i w Polsce ten bufor pomocy dla Ukrainy został już wyczerpany jakieś dwa tygodnie temu. Mhm. Zaczynają się po prostu robić tarcia, zaczyna się ta nie, nie, to niezadowolenie społeczne, zaczyna wzrastać coraz bardziej i ta frustracja, bo coraz częściej się mówi, że no, szczególnie to widać u lekarzy. W momencie, w którym ktoś czeka pół roku na wizytę, a nagle przychodzi trzech Ukraińców, i są przyjmowani przed nim na przykład. Mm. Bo są takie przypadki, i to znam osobiście, już ludzie mi się skarżyli, że, uh -huh. no kurczę, no, czekałem pół roku na wizytę i w końcu mnie lekarz nie przyjął, bo przyszło trzech Ukraińców, on powiedział, że musi wyjść, mam następny termin za dwa miesiące na przykład. Mm. Więc to myślę, że będzie po prostu. No, Polska chyba gospodarczym, chciałbym się zapytać, czy jest w ogóle gotowa na tak olbrzymią pomoc bez wsparcia Unii Europejskiej. Zobacz, jaki jest ciekawy mental nasz Polski, że Polacy bardzo chętnie pomogą. Ale jeżeli oni mają dostać to samo, co my, jakby wiesz, też 500 plus mają dostać, no to nie, no to my, 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 jesteśmy, my jesteśmy obywatelami niższej kategorii. My powinniśmy być obywatelami wyższej kategorii. Jeżeli minister w dobrej woli jakiś tam powiedział, tak że no my służymy też narodowi ukraińskiemu, gdzie pewnie miał dobrą wolę, pewnie chodziło mu o to, że służymy pomocą, tak wspieramy Was, tak jak Biden, jesteśmy z Wami, nie? No to już od razu nagonka medialna, że jak to? Masz służyć obywatelom Polski, a nie Ukrainy? W ogóle wiesz, zostało to od razu rozdmuchane. Nie, no bo wiesz, my pomagamy, ale my musimy być lepsi. My musimy być pierwsi, bo my mamy jebany kompleks po prostu jako yy, naród, czujemy się gorsi i chcemy w związku z tym czuć się lepsi. Yy, I to jest yy, chore. Myślę, że warto by było, żebyśmy zaakceptowali, że to są normalni ludzie, tacy jak my, i tak, to, czego nas uczy, psychologia. Trzeba zadbać w pierwszym rzędzie o swoje potrzeby, i wtedy możesz dbać też o potrzeby innych. I to są ludzie, którzy mają takie same potrzeby jak ty, i po prostu próbują przeżyć, nie? Tyle. Cała filozofia, nie ma tu wielkiej polityki. Więc no, co poradzę? Będą tarcia, i obawiam się, że może rosnąć coraz większy hejt. No. I to może nas rozsadzić. Jest e, Fajnie, że wspomniałeś o tym kompleksie w ogóle, bo troszeczkę teraz taki off topic drobny. Mm -hmm. O kompleksie niższości. Mm -hmm. Ja w ogóle nie rozumiem tego kompleksu, wiesz? Bo wyjeżdżając gdzieś za granicę i wracając do Polski, widzisz, jak ten kraj jest naprawdę fajnie rozwinięty, jak tak. wszystko pięknie działa. Jedziesz do, można powiedzieć, no, do Grecji, odwiedzasz Grecję, Włochy, Hiszpanię, największe miasta się przejeżdża do Warszawy i patrzę, że ty nie ma się czego wstydzić w ogóle, bo tu jest tak naprawdę czyściej. Wszystko jest bardziej uporządkowane. No bo walnoch boi się przejść przez pasy. Nawet jak masz zielone, bo wszędzie na Ciebie trąbią. A w Polsce wracamy, pamiętam, wychodzimy, jest zielone, idziemy. Tak, spokojnie. Tak. Więc nie rozumiem tego kompleksu. W ogóle skąd on się bierze? Syf w Londynie. Metro straszne. Prawda? straszne. Metro straszne. No. Potem mamy uporządkowane Tokio. Byłem. W Cypr, pozamykane sklepiki, kryzys nieruchomościowy. Nie? No, w kilku miejscach na świecie też byłem. W Stanach też byłem w kilku miejscach. Stany starzejące się, z popękanymi ulicami, ze starymi lotniskami. To, co Trump miał odbudowywać, nie wiem, co się tam wydarzyło. Um. Przegrał wybory. <laughs> Ale z drugiej strony, no tak, potem przylatujesz do Polski i wszystko jest w porządku. My jesteśmy już krajem rozwiniętym. Tak już się zaliczamy chyba oficjalnie do tych krajów rozwiniętych. Ale już powoli w coraz mniejszym stopniu pokutuje jeszcze to myślenie, tak, które było częstsze w latach 90., jeszcze dekadę temu, że wiesz, ściągano amerykańskiego prelegenta i wszyscy robili: "Wow! Ze Stanów ktoś przyjechał, musimy go posłuchać". Już dzisiaj nie ma takiego sentymentu, zauważ. Już się nie ściąga tak amerykańskich prelegentów. Więc my już powoli mamy to poczucie własnej wartości, ale będzie jeszcze, myślę, przez dekady resztki nam tego myślenia pokutowały, a to myślenie wynika z biedy. tak? Z tego, że byliśmy gorsi, byliśmy biedniejsi. Więc w tym klubie, do którego wiesz, pretendowaliśmy, do którego aspirowaliśmy, no byliśmy tym słabszym dzieckiem z biednej rodziny, nie? I chcieliśmy udowodnić swoją wartość. Już ją udowodniliśmy, ale jeszcze resztki myślenia będą. Dużo tych tak jeszcze zostało chyba. Pewnie zależy od człowieka. Również ciekawą, poruszyłeś kwestię na swoim kanale, o tym, że hip hop disco Polo jest przesłanką wojny. To jest duży skrót teraz. Myslowy, typu to, że to, że społeczeństwo lubi patologię, mhm. Te wartości kulturalne tak. jakby troszeczkę upadają. Mhm. Coraz większym głównym, mówiąc wprost, społeczeństwo się. Interesuje? Ja to widzę w sporcie świetnie, tak? wiesz, bo MMA, no nie wiem, czy wiesz, co się dzieje w MMA teraz. Co? Jest mnóstwo freakowych organizacji, gdzie biorą się znani ludzie, którzy nie potrafią się bić. Tak jak I, Fame MMA? Tak. I, I to jest więcej tego? Słuchaj, teraz wczoraj widziałem, że powstała nowa organizacja jakiegoś Antoniego Królikowskiego, aktora. Wow. Tych federacji jest więcej niż sportowych już w Polsce. Wow. I to jest fenomen na całym świecie. Na całym świecie nie ma federacji freakowych w Polsce, jest ich więcej niż na całym świecie mhm. i więcej niż chyba sportowych już teraz. No i to jest to, co, o czym chyba mówisz, że jednak mm -hmm. no, tak jak w muzyce, podobnie to w i hip-hop wziąłeś wtedy na przykład, pamiętam, w tym filmie, że głównie jakby te dwa nurty muzyki zaczynają przeważać. Mm -hmm. e, jak właśnie byś to, bo tu, dodałeś, że to jest taki cykl upadku cywilizacji wtedy, mm -hmm. takie koło, tak, które mieliśmy w starożytnym Rzymie i wszędzie. Rzeczywiście coś takiego jest? Mm, I co, myślisz, że ta nasza cywilizacja rzeczywiście chyli się ku upadkowi? Wiesz co? Y Przechodzimy przez takie cykle zaspokajania potrzeb, nawet z perspektywy psychologicznej, tak? Ludzie, którzy doświadczyli Ukrainy, cieszą się, że mają co do garnka włożyć i mają dach nad głową, nie? Potem cieszysz się, że jest ciepło i że masz się w co ubrać. Potem Twoim problemem zaczyna być to, no, żeby posłać dziecko może do trochę lepszej szkoły, żeby w ogóle posłać je do szkoły, żeby się dobrze uczyło. Twoim problemem zaczyna być to, że może fajnie by było mieć samochód. Posiadanie samochodu staje się luksusem. Ale już dzisiaj nie, już dzisiaj jest czymś zupełnie zwyczajnym. Jak nie masz samochodu, to patologia, nie? Potem wchodzimy w taki, w taki motyw. Że no dobrze by było mieć większy telewizor, lepszy sprzęt grający, wygodne mieszkanie, żeby w tym mieszkaniu było ładnie, żeby to nie były byle jakie meble, tylko żeby stylistycznie do siebie pasowały, żeby może ktoś zaprojektował to mieszkanie. A potem wchodzisz w takie coś, że zaczynasz się zastanawiać nad tym, czy ktoś nie poczuł się dotknięty, czy nie powinniśmy mieć 27 płci w serwisie internetowym, czy nie powinno być pola wybieralnego, że zaznaczasz te wszystkie płci, jakieś niebinarne. E, potem zaczynamy mieć. Y Wyzwanie właśnie, czy ktoś kogoś nie uraził, czy nie powinniśmy prawnie zabezpieczyć, żeby nikt nikogo nie mógł urazić, i zaczynamy mieć właśnie tęsknotę za czasami przeszłości. Zaczyna być sentyment do tego, że nigdy w życiu nie doświadczyliśmy tego, jak to jest się nachlać i naćpać. I patrzymy na tych ludzi, którzy jeszcze czas, czasem się nachleją i naćpają i chcemy zobaczyć, o, ciekawe, jak to by było być takim człowiekiem. O, to jest bardzo interesujące zjawisko, nie? I chętnie o tym posłuchamy w utworze hip-hopowym albo nastukamy się do disco polo i zaczyna się dekadencja. Tak? I to widzieliśmy w historii wielokrotnie, że dekadencja ma takie swoje powroty, które świadczą o pewnym upadku właśnie kulturowym i cywilizacyjnym. I teraz mamy pewien szczyt dekadencji. Nie wiem, czy ten szczyt nie pójdzie jeszcze dalej, tak? gdzie w Warszawie ja straciłem dom, który wynajmowałem, bo zostałem podkupiony przez agencję swingersów. Przyszła agencja, wykupiła dom i zrobi burdel. Nie? I yy, musiałem się wyprowadzać, bo dali więcej pieniędzy niż za ile ja wynajmowałem. To jest yy, świadectwo czasów. I kiedy rozmawiałem z innymi ludźmi na ten temat, to inni mówią, że nie, no to jest akceptowalne, że niektórzy tak przeżywają, że to jest normalne. Nie? Więc nawet nie ma, wiesz, tutaj jakiegoś kryzysu, zawsze jest pewien kryzys wartości. I co się dzieje? To świadczy o tym, że ludzie żyją w takim dobrobycie, że przestaje im się chcieć pracować, że robią się rozleniwieni, że w sumie nic nie muszą, tak? że masz wtedy. Spadek produktywności społeczeństw. To jest to, co widzimy w Stanach, że rzekomo stany rosną 2% rocznie, ale tak naprawdę spadają kilka procent, bo jak przyłożysz realną inflację do ich wzrostu, to widzisz, że on wynika z tego, że produkują coraz mniej, ale za coraz większą cenę. Więc produkt razy cena równa się 102%, Tak równa się wzrost gospodarczy. Tak naprawdę, Stany kurczą się w tej chwili. I masz taką sytuację. Że ym, no, rządzący tym światem mówią, dobra, trzeba zrobić reset. Trzeba zrobić reset, trzeba wywołać wojnę, trzeba ludzi pobudzić, trzeba im dać szczepionkę, trzeba im dać kopa w dupę. I historia pokazuje, że w takich momentach wybuchają wojny. Tak, to prawda. I historia pokazuje, że teraz powinno wybuchnąć jedna z większych wojen. W ogóle w historii świata na razie miejmy nadzieję, że to się nie wydarzy. Ale historia rzadko się myli. Wiesz co, yy, ja uważam, że możliwe jest do rozegrania taki scenariusz. Że to będzie taka bitwa zapowiadająca, że teraz będziemy mieli 5, 10, 15 lat spokoju relatywnego, może jakieś pojedyncze konflikty, przed czymś większym. Zaczął się proces do Niemiec, Japonii, znaczy Japonia była dozbrojona, ale e, będą coraz bardziej szli w stronę agresywną, tak? e, zaczął się proces w Polsce i w ogóle cała Europa ruszyła do przodu, nie, więc e, te gospodarki rozbrojo rozbrojone. Przygotowują się w tej chwili do walki o prymat, czy, czy, czy dalej Stany utrzymają się na topie, a wydaje mi się, że Chiny nie są jeszcze gotowe. I PR-owo, i gospodarczo mają swoje własne też problemy. Chyba jest jeszcze za wcześnie. Czy dałeś Nadchodzi trzecia wojna? Bartosia Kazychowicza? Nie. Polecam tą książkę, naprawdę jest, jest, jest ciekawa. Obnażyłeś mnie. <laughs> nie, no wiesz, nie jest tyle książek, że, że yy, ciężko przeczytać wszystkie. Jaki wpływ na polską gospodarkę będzie miała ta wojna twoim zdaniem? Plus? Minus? Więc to myślę, że polska gospodarka w Polsce teraz bardzo mocno ruszy. Też dzięki temu, że mamy napływ siły roboczej, której w Polsce bardzo brakowało. Tak? Mamy rynek pracownika od ostatnich kilku lat, a pandemia jeszcze to Paradoksalnie wzmocniła, miały upadać polskie firmy, miało rosnąć bezrobocie, a tu tak naprawdę no, nie ma kogo przyjąć do pracy. Nie? Ja e, w tej chwili za pieniądze musiałem wynająć ludzi do, do, do mieszkania, które kończę, no bo nie było alternatyw. Nie? Właśnie dostałem fakturę na 30 koła i to nie jest koniec za prace elektryczne. Niesamowite rzeczy się dzieją. Także mamy taką sytuację, że yy, no mamy kim w ogóle robić teraz wzrost gospodarczy dzięki Ukrainie, nie? To jest smutne, ale prawdziwe. Yy, I po, zawsze, zawsze wojna wpływa na wzrost produkcji i wzrost innowacyjności. Więc yy, tak naprawdę teraz będziemy mieli boom gospodarczy. No ale dobra, czy zwykły Szary Kowalski wytrzyma to, bo mm, okej. Okay. Mm -hmm. Mówisz, ile zapłaciłeś za fakturę. Wszędzie jest wszystko drożej. Stożnienie tak. Już nie 100%. Ale pensje... No jakby... Chyba nie do końca, przynajmniej mówię o takich... Wiadomo, no ktoś prowadzi firmę, to jest większy... większy większą możliwość tej pensji zwiększenia, ale ktoś, kto będzie na, będąc na etacie, mm -hmm. jest dotknięty inflacją, jest dotknięty podwyżką cen, a podwyżek pensji nie było. Myślę, że rynek się zróżnicuje. Z perspektywy, teraz mówię, przedsiębiorcy, nie? Ludzie, którzy są z angielskiego expendable, może to tak brzydko powiedziane, czyli tacy, że nie są krytyczni, tak? Mogą być, mogłoby ich nie być, a więc wnoszą jakąś wartość do firmy, obsługują jakieś procesy, ale w zasadzie można ich zastąpić kimś innym, albo może tego procesu nie być. Tak jak jak się zaczęła pandemia, to na przykład niektóre agencje PR-owe zbankrutowały, bo no, PR nie jest aż tak krytyczny, żeby płacić za niego kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, żeby jakaś agencja cię obsługiwała, nie? Można też w sumie tego nie robić. Natomiast procesy produkcyjne musisz utrzymać, i tutaj, jeżeli są, na przykład, jesteś automatycy, specjaliści od robotyki, ktoś, kto był w stanie naprawić linię produkcyjną i zaczął być rozchwytywany, no to musiałeś go wziąć za każdą cenę, bo każdy przestój na linii produkcyjnej to są setki tysięcy, miliony złotych, nie? A więc y, są pewne y, branże, zawody krytyczne. Jak na przykład ja pozyskałem finansowanie na CC Found, muszę zrobić ten CC Found. Tak? Mam na to pieniądze, nie mogę stanąć, muszę uzupełnić zespół, więc musiałem zacząć zatrudniać ludzi za dwa razy większe stawki niż jeszcze dwa lata temu. Programistów. Są to krytyczne osoby dla mnie. Tak? Nie miałem wyboru w pewnym sensie i muszę dalej walczyć o finansowanie. E, nie, mam, nie mam opcji, ale są ludzie, no, którzy mogą być, mogą nie być i to jest takie, wiem, że przykre. Natomiast. Z pragmatycznego punktu widzenia, no ja na koniec dnia odpowiadam za pieniądze inwestorów, to ja stracę reputację, jeżeli te pieniądze przepieprzę i nic z tego nie wyjdzie, więc ja na koniec dnia muszę podjąć decyzję zwalniamy pięć osób, nie? I, i z takiej perspektywy patrząc, e, no po prostu niektórzy będą dostawali podwyżki, niektórzy nie. Myśli, że. No, bo też dużo osób ma. Poważne wątpliwości co do tego, czy, czy ci przybysze z Ukrainy chcą tu zostać, tak na stałe, bo mhm. Polska ich kusi w jakiś sposób. 500, plus, numery PESEL i tak dalej. Czy sądzisz, że rzeczywiście ci ludzie zostaną? W momencie, miejmy nadzieję, jak najszybciej mhm. ona się skończy, sytuacja tam się. Normuje ten kraj, nie trzeba odbudować Ukrainę. Czy jednak wrócą tam odbudować ten kraj, czy zostaną tutaj? Jak sądzisz? Oczywiście, że zostaną. Nie wszyscy, tak? Będzie podział. Będą ludzie, którzy są patriotami i będą chcieli wrócić. Będą ludzie, których region nie został zniszczony i mają do czego wracać. Będą ludzie, którzy yy, chcą uczestniczyć w odbudowie swojego kraju. Z tych pobudek, być może patriotycznych, a być może takich, że ktoś jest na przykład dobrej klasy inżynierem i tam dostanie dobrze płatną pracę i będzie miał co robić, i będzie czuł, że jego praca też ma jakiś realny, wymierny wkład. No ale też przecież wiemy, że już wcześniej wielu Ukraińców chciało tutaj przyjeżdżać do pracy. To jest kraj bardziej rozwinięty, kraj, w którym mogą zaoszczędzić, z którego mogą wysyłać pieniądze, żeby wspierać. Hmm, Ludzi, którzy z rodziny, którzy tam zostali. A więc y, oczywiście te osoby się podzielą na jeden, drugi, trzeci, czwarty obóz, ale bardzo dużo osób zostanie. Chciałbym jeszcze, Piotrek, poruszyć dwa tematy, które już w sumie poruszyliśmy. To są, mm. Wrócimy trochę do kryptowalut, a później do cenzury w mediach społecznościowych. Mm. A na sam koniec mam jeszcze chyba tam dwa, czy trzy, czy cztery pytanka od widzów, mm. które udało mi się zebrać. E... Salwador. Pierwszy kraj na świecie, który przyjął Bitcoin jako swój prawny środek płatniczy. Z czym to się wiąże, jakimi, bo wiem, że gdzieś są jakieś naciski, żeby to Salwador zmienił. Tak. Y MFW, y to MFW to jest y Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Wywierał nacisk na to, żeby Salwador zrezygnował z tego, a w zamian za to dostanie pożyczkę albo pieniądze. Czyli MFW powiedziało, nie będziemy wam pożyczać pieniędzy dopóki macie tego bitcoina. I bardzo fajnie Salwador postąpił, pokazał środkowy palec. No mówi się, że MFW to są właśnie bankierzy centralni świata. To są ci, którzy tak naprawdę sterują gospodarkami, wybierają polityków i decydują o tym, czy są wojny. To przynajmniej są teorie wygłaszane przez Songbinga. Wojna o pieniądz. Cykl książek, które też warto się być może zapoznać. No ale są też ludzie, którzy mówią, że to nie jest prawda, że to tak wcale nie działa, że to jest podkoloryzowane. Więc jak zwykle z tą prawdą nie wiadomo, co jest prawdą. Natomiast no, można pewnie przytoczyć wiele działań MFW, które były na niekorzyść lokalnych gospodarek. Być może wykorzystywanie Afryki przez Stany Zjednoczone. Ciężko, ciężko mi powiedzieć, bo też nie jestem ekspertem w każdym temacie. Natomiast, czy w ogóle nie czuję się ekspertem w większości tematów, to żeby była jasność, ale, ale pewne rzeczy, o których słyszałem po prostu, gdzie jeżeli widz jest zainteresowany, to można zgłębić. A więc tak, Salwador nie zrobił rzeczy bezprecedensowej, no bo wcześniej Japonia i nie wiem czemu się o tym w ogóle nie mówi. Japonia już lata temu zezwoliła na wykorzystywanie Bitcoina jako środka płatniczego, i w Japonii możemy normalnie płacić bitcoinem w sklepie, tak przynajmniej było jeszcze kilka lat temu, nie wiem, czy coś się nie zmieniło. A więc yy, ciekawy jestem, dlaczego, czym to się po, pod względem prawnym różniło od Japonii. Być może ma to wyższy status prawny niż w Japonii. Być może Japonia tylko zezwoliła na płatności, a w Salwadorze jest to oficjalna waluta. Wspomniałeś w swoich filmach również o wymianie światowej waluty rezerwowej. Mhm. I wspomniałaś zresztą dzisiaj w programie również o tym, że na razie jest to dolar. Tak. Na co byśmy mieli wymienić tego dolara? no Na rubla już na pewno nie. No, e, chodzi o, potocznie się mówi, chińskiego juana, chodzi o walutę renminbi, Renminibi? Nigdy jest nie w stanie chiński bitcoin? Nie, no to jest waluta Chin. Zwykła waluta Chin, tak? I właśnie mamy bezprecedensową sytuację, gdzie Arabia Saudyjska, wielki przyjaciel Stanów Zjednoczonych, zamierza przyjmować tego juana za ropę naftową. A właśnie nie bez przyczyny mówi się o petrodolarze, tak? Najważniejszą funkcją dolara jest ta funkcja rozliczeniowa za ropę. A więc jeżeli Arabia Saudyjska to wdroży, nie wiem jaki jest na dzień dzisiejszy status, no, to będzie grubo. Jak to, z czym to się wiąże dla Stanów Zjednoczonych? Wiąże się to z tym, że pieniądze, które dodrukowują, nie będzie na nie takiego popytu. Czyli co, inflacja od razu? Inflacja i również mniejsza władza nad światem, tak? bo oni poprzez dolara mogą sterować światem. No, staną się po prostu jednym z wielu państw nie? bez takiego wpływu na gospodarkę. Myślisz, że kiedy może dojść do takiej. Znaczy to na pewno nie będzie proces. Tak? Będzie to trwało latami zapewne, ale tak jak mówisz, musi być taka jedna sytuacja, która. Która. I to będzie właśnie chyba to, o czym wspomniałeś to rozliczanie się za ropę. Taki jeden impuls, który stwierdzi, który pokaże światu, że. Kurczę, nadchodzą zmiany i to będą szybkie zmiany. Jest ciekawa sytuacja, bo Stany są zobowiązane, i zresztą Biden jasno to powiedział też, że będzie bronić każdego centymetra kwadratowego powierzchni NATO, dlatego też no, powiedział, że będą bronić Polski, co w praktyce oznacza, że jeżeli Rosjanie wkroczą do Polski, to oznacza automatycznie wypowiedzenie wojny przez NATO i w szczególności Stany Rosji. Nie? Natomiast też pytanie, czy jak szybko Stany zareagują z jednej strony jak dużo sił i środków wysłaliby na nasz front, tak? Czy my nie bylibyśmy, o tym mówię w jednym z nagrań, takim buforem czasowym, żeby Anglosasi się zebrali, doprodukowali... Jak podczas II wojny no, światowej. Dokładnie. Ale, wiesz, bo to jest niebezpieczeństwo dla Stanów, bo mają dwa fronty w tej chwili, jeżeli nie więcej. Europa i Pacyfik. Dokładnie. I tam, no, Chiny, które zamierzają się na Tajwan, gdzie też Amerykanie, wiesz, pływają swoimi okrętami przed tym Tajwanem, żeby pokazać, słuchajcie, my tu jesteśmy i my będziemy bronić tej ziemi. Gdzie Tajwan jest tym centrum no, produkcji chociażby półprzewodników. Także może się okazać, że Stany będą walczyć na dwóch frontach, a wiemy do czego to prowadzi. To oznacza, że siły są podzielone nie? i że masz mniej, no, mniejszą możliwość wywierania wpływu, bo jesteś rozproszony. To samo dotyczyło Niemiec w, w, w czasie II wojny światowej. Byli zbyt rozproszeni na wielu frontach. I y, podobna sytuacja jest teraz z Rosją i Ukrainą. Tamtego wątku nie dokończyliśmy. Że tak naprawdę to, co wywalczono w tej chwili nie jest dla mnie przekonujące, bo te siły zostaną przerzucone na południe i południe zostanie dojechane w tej chwili. Mówisz, że południe Ukrainy zostanie dojechane. Tak. Z te siły, które wycofają się z północy, z Herkowa i Kijowa, pójdą... Zresztą, wiesz, większość ekspertów Mówi wprost, że to odcięcie południa, przebicie się z hmm. Krymu do Donbasu, właśnie, to jest główne cele Rosji, żeby połączyć po prostu tak. ten, ten Krym z resztą, z resztą e, ziem rosyjskich. Ale celem by, był Kijów, tylko im to nie wyszło i już nie chcą no spektakularnie po, ponosić strat. wyszło. Naprawdę spektakularnie im to nie wyszło, hmm. bo, bo to był największy blamasz chyba operacji wojskowych w tym wieku albo w ostatnich kilkudziesięciu latach. No. Hmm. Zgodnie eksperci potwierdzają, że, że to, co tam zrobiła Rosja, to było... Jedna wielka wtopa. Tak, ale z drugiej strony też nie doceniamy siły Rosji, bo ja sam w nagraniach mówiłem, że Rosja została rozbrojona, a to w sumie nie jest prawda. Rosja byłaby w stanie zmobilizować jeszcze dużo większe wojska, jakby chciała. Na pewno, na pewno. Mhm. Tylko już chyba teraz wiedzą, że. O tym mówił Wolski, że Rosja może 10 tysięcy czołgów wystawić, a tam wysłała tysiąc z kawałkiem, nie? Te straty, które są właśnie Wolski, też bardzo, bardzo ostatnio dużo go słucham. Mhm. No chyba w, w historii realnej u Piotra Zychowicza, teraz zegar Wolskiego w ogóle i, i, i jakby. Mhm. Mm, tak, bardzo, bardzo fajnie mówi. Jarosław Wolski na ten temat, I również wam, drodzy widzowie, polecam mm. tego eksperta, bo bardzo, ale to bardzo ciekawie opowiada o wojnie. My jeszcze byśmy poruszyli temat cenzury, tylko krótko. Jasne. Mm. Bo już rozmawiamy, rozmawiamy, skaczemy z tematu na temat, ale fajnie się rozmawia. E, cenzura w mediach społecznościowych wspomnieliśmy o niej trochę należałoby troszeczkę bardziej e, bo jest to pewne zjawisko, które na przykład ja, jako twórca Wiesz, ja miałem usuwane filmy, kanały y, przez YouTube'a oczywiście kochanego. Jeden kanał miałem usunięty w ogóle ze spadania przyczyny w zasadzie, mm. nie mogłem. Treści, które miałem usuwane zawsze, gdy pisałem to odwołanie, nie wiem, czy zdarzyło ci się kiedy, żeby jakaś treść, treść została usunięta? Na YouTubie nie. Czyli nie miałeś okazji pisać odwołań? Na YouTubie nie. One są banalnie śmieszne, bo tak? ja już w ostatnim odwołaniu to pisałem, napiszcie chociaż jedno słowo od siebie, jedno, żebym wiedział, że nie odpisuje mi automat. <laughs> nie, to samo co zawsze, jedno <laughs> zdanie, czyli nie wiem, czy w ogóle ktoś to rozpatruje tak naprawdę. Mm. E, natomiast ta cenzura, tak jak powiedziałeś, dla użytkownika, on nie jest nawet świadomy do końca tej cenzury, mi się wydaje, jaka jest. Bo jest film, nie ma go, no, był wczoraj, dzisiaj tego filmu nie ma, ciekawe dlaczego, może ktoś usunął. Natomiast. Yy... No, użytkownik tego nawet nie widzi przecież, Dokładnie. nie analizuje Twojego kanału. Dokładnie. I. i <laughs> co chcemy osiągnąć za pomocą tej cenzury? W sensie nie my, tylko ten, kto nas cenzuruje. Znaczy oni wychodzą z tych samych założeń, o które Ty pytasz, i Wy pytacie również pod moimi filmami, komentując CC Found, czy na webinarach. Wszystkim ludziom dzisiaj się wydaje, że inni nie mają racji i że trzeba ich zablokować. Sam zadałeś to pytanie, jak ocenimy, co jest prawdą? Dokładnie. Pod tym pytaniem było ukryte, no dobra, kogo wykasujemy? Tak. Jak ocenimy, czyją wypowiedź wykasować, albo kogo zablokować? Ale wiesz, bo to jest też, przepraszam, że przerywam, ale to jest takie na przykład techniczne pytanie, no, no. Yy, Tak jak wtedy wrzuciłem na, na przykład yy, przeinstalowanie Windowsa, chyba, tak? Czyli Aha. wrzucam post na CC mm. Found, słuchajcie, drodzy widzowie, to jest banał wiadomo, ale niech będzie ten przykład. Chcę przeinstalować Windows. no i osiem osób pisze prawidłowo, dziewiąta pisze źle. No to wiadomo, że ta, która pisze źle, ta informacja powinna zniknąć. Tak. Może. Bo to jest zero to możemy stwierdzić. W ten sposób nie da się tego zrobić. Aha. To jest niepotrzebne. To nie ma co mylić oczu, oczu innych widzów. Niech nie próbują tej metody, bo tą metodą nic nie uzyskają. No i widzisz, no my to w CCF będzie załatwiamy flagowaniem. Tak, nie? tak. Informacja nieprawdziwa będzie taka flaga. I jeżeli jeszcze trzech użytkowników zagłosuje, tak potwierdzam, to jest informacja nieprawdziwa. To będzie w ogóle ukryte. To zostanie ukryte, nie? Ale teraz pytanie: w jakich sytuacjach? Wiesz, przy instalowaniu Windowsa zero-jedynkowo możesz to zrobić, ale w dyskusji o szczepionkach, wojnie, e, czy nawet biznesie, tak? Gdzie ktoś powie: no, możesz pozyskać nowych użytkowników reklamą w Google AdSense, Google AdWords, tak? A ktoś inny oznaczy nieprawda. Wiesz, kto ma ocenić, czy to jest prawda, czy nieprawda, że możesz jakąś metodę marketingową wykorzystać, że możesz biznes rozbudować w jakiś sposób? To, to już wchodzimy w, szaro, w, szaro, w, w odcienie szarości, nie? I tu się rozgrywa ta cała wojna informacyjna. Pewne rzeczy są nazywane fake newsami, ale my nie wiemy, czy nimi są czasami. E Pewne kwestie na przykład zasługują na to, żeby o nich dyskutować, a nie ścinać głowy od razu. Nie? Dlatego też, na przykład, każda odpowiedź w CC Foundation no, będzie miała swoją dyskusję, normalnie komentarze, gdzie y, to jest pierwszy taki moment, gdzie będzie można ustalić, czy dana odpowiedź jest prawdziwa, czy nieprawdziwa, skuteczna, czy nieskuteczna. Na dwa dyskusja też będzie w systemie sądowniczym. Czyli, jeżeli coś zostanie oflagowane, nawet to autor może to zgłosić do systemu sądowniczego. Słuchajcie, zostałem niesłusznie oflagowany. Powiedzieli, że to jest fake news, ale to nie jest fake news. Mam na to dowody. Zgłaszam to w systemie sądowniczym, i następnie, i tego nie ma żaden portal na świecie, żywi ludzie ze społeczności, a nie z administracji naszej, tylko ze społeczności z odpowiednimi uprawnieniami będą rozstrzygali. Coś jak przysięgłych? Coś takiego, tylko no, na razie to będą pojedyncze osoby. Nie? I, ale, ale z kolei w cyklu takim wieloetapowym, że nawet jeżeli pierwszy sędzia powie, nie, to jest fake news, zamykamy, to możesz to zgłosić do drugiej instancji. I wtedy, jeżeli druga instancja oceni, że tamten sędzia był malewolentny, nie sprawdził faktów, źle ocenił sytuację, to też ten sędzia może być sądzony, że nie powinien być może mieć uprawnień sędziowskich, nie? Więc taki zaawansowany dosyć system zrobiliśmy bezprecedensowy na skalę międzynarodową, żeby zezwolić ludziom na dążenie do prawdy w wolności. Ale to brzmi bardzo ciekawie, wiesz? Mhm. Ciekawy jestem, jak to się wszystko sprawdzi w praktyce, ale ja ufam ci, że się sprawdzi, bo no tak jak mówiłem przed chwilą o odwołaniach, jeśli chodzi o YouTube, no. No nie ma żadnych instancji. Tam nie ma żadnej merytoryki. Tam nie ma nic. Tam masz robota, tak? tak. I dyskutujesz z robotem. Dokładnie. Mhm. To algorytm wyłapuje coś. Co? I to jest wyraz braku szacunku wobec twórcy, gdzie teoretycznie YouTubeowi powinno zależeć na to, żeby cię dopieścić jako twórcę, bo to ty jesteś życiodajny dla tego portalu. <laughs> Słuchaj, znajomy yy, prowadził jakiś, yy, jakiś film o, o serwisie rowerowym. Mhm. No i używał słowa pedał za dużo razy. <laughs> I wiesz, że mówił ten film? Niesamowite. I jak się odwołał, to odwołanie nie przeszło? Wow. Rozumiesz taką sytuację? Niesamowite. No. Także takie instancje i użytkownicy oceniający mm -hmm. to normalnym okiem myślę, że to jest świetny pomysł. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, jakby no. nie było. Mega ciekawych mm. czasach. Piotrek, na koniec kilka pytań mm. od naszych widzów. Zebrałem tu dosłownie trzy pytanka, takie najciekawsze wybrałem. Osądziłem, mm. że nam się troszeczkę zajdzie z tą rozmową. Pierwsze brzmi czy w obecnej sytuacji geopolitycznej i niepewnych nadchodzących czasach, na co postawiłbyś na moim miejscu? Czy zdecydowałbyś się na rozwijanie biznesu w branży budowlanej, która w analizie wstecznej wypada dość stabilnie na tle innych branż? Yy, jednak boom na to zdaje się, że potrwa jeszcze Max kilka lat, czy może lepiej teraz oszczędzić kapitał i edukować się w kierunku rynków finansowych, na przykład krypto? Ja bym wolał, żeby ktoś zajął się branżą budowlaną, ponieważ jeżeli będziemy mieli samych ludzi od branży finansowej, no to umówmy się, to nie wytwarza takiej realnej, namacalnej wartości, od której zaczęliśmy naszą dyskusję. I szczerze mówiąc, widzę tutaj ogromny potencjał w tej chwili, tak, przy tym napływie uchodźców. Oni będą chcieli kupować mieszkania. W tej chwili mamy wysokie stopy procentowe i zablokowane kredyty hipoteczne trochę, ale to będzie się być może w. Normować w przyszłości, no a na pewno są też różne nisze w budowlance. Nie możemy powiedzieć po prostu branża budowlana jako taki jeden monolit, tak? Tam masz luksusowe, e, średniej klasy, takiej niższej klasy, tanie. Masz e, wykończenia, masz, e, no właśnie, inteligentne domy, e, elektrykę, do mnóstwo róz, różnych y, nisz, zeroenergetyczne jakieś rozwiązania, technologie. Produkcja materiałów, więc zależy, co to znaczy branża budowlana, tak? jaki konkretnie biznes. Ja nie jestem ekspertem od tej branży, ale wydaje mi się, znaczy ja zawsze patrzę z podziwem na ludzi, którzy po pierwsze robią jakąś produkcję, tak? bo to jest dla mnie król modeli biznesowych. Od produkcji wszystko się zaczyna, na produkcji się, że tak powiem, kończy i produkcja jest najbardziej skalowalna. Druga rzecz, najbardziej skalowalna, to są e-usługi, tak? czyli usługi internetowe. Ponieważ masz mały wzrost kosztów stałych i zmiennych relatywnie do wzrostu przychodów, czyli możesz mieć miliardowe przychody przy jedynie na przykład plus 100, plus 200% kosztów stałych. I dlatego inwestorzy na świecie inwestują w nowe technologie. I w oprogramowanie, bo to się niesamowicie międzynarodowo skaluje, ale to też nie każdy czuje się do tego powołany, żeby to robić. No i właśnie finanse też dają duże, bardzo możliwości z tego samego powodu, nie? Bo, wiesz, jeżeli na przykład zarządzasz kapitałem na rynku finansowym, to czy masz milion dolarów, 10 milionów, 100 milionów czy miliard dolarów, to de facto może to robić jedna i ta sama osoba, czy może parę osób, kilka osób, nie? Z odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi. A więc e, super by było to połączyć. Budowlanka to jest potencjalnie, nie wiem co ten człowiek chce robić, dobry mechanizm generowania kapitału, którym następnie możesz wejść w branżę finansową. E, także tak, szanowny kolego, e, kolejne pytanie, czy szpanerka na Instagramie to teraz klucz do biznesu? To jest takie pytanie mało poważne, ale w sumie poważne, wiesz? Nie wiem, nie znam się na Instagramie. Nie masz e, mam... na Instagramie? Nie mam jeszcze, aczkolwiek pewnie, jeszcze. Mu, pewnie mój zespół chce coś tam e, zrobić, bo też mam człowieka od TikToka i mój TikTok idzie mocno do przodu. Wycina takie fajne fragmenty z moich e, nagrań, także polecam zapoznać się Piotr Michalak na TikToku. Um, wiecie, ja już jestem na takim etapie, że mam, że mam zespół. Niektóre rzeczy robię sam, ale wiele rzeczy już e, wspierają mnie ludzie, e, więc ja pewnie tego Instagrama nawet nie dotknę, nie znam się na nim. E, dla mnie to jest jakaś mhm. e, nowy obszar jeszcze nie odkryte. Czyli nie będziesz codziennie rano... Ale o zdjęcia, na przykład z jakąś sentencją życiową i mądrością. Wiecie co? To się, to się rozchodzi o to, jaki ty masz pomysł na siebie nie? i co ty czujesz osobiście. A więc, jeżeli Twoją zaletą jest to, że masz, nie wiem, ładną buźkę czy zgrabny tyłek, no to być może, wiesz, Twoim pomysłem na siebie może być wykreowanie się na Instagramie, bo ludzie będą chcieli zawsze Cię oglądać, bo jesteś ładny, ładna. Ale, no nie wiem, ja nie jestem jakimś pięknisiem, niestety, więc nigdy nie pomyślałem o tym, że będę modelem na Instagramie. Kratkę na brzuchu miałem ponad dekadę temu. Yy, już, już musisz z tego wrócić. No. <grym> Może zostaniesz moim trenerem. <grym> a więc wiesz, yy, no, Moim zdaniem w marketingu trzeba znaleźć jakiegoś swojego konika i nie robić 50 rzeczy na raz, tylko być w jednej rzeczy maksymalnie dobrym, a inne potem dokładać, nie? Ja na przykład byłem dobry w pisaniu. W e-mail marketingu. A teraz z tego przechodzę, żeby po prostu robić dobre filmy na YouTube'a, a reszta ewentualnie jest dodatkiem, nie? I tworzy się sama. Dla kogoś w tym centrum może być Instagram. Jeżeli czujesz Instagrama, mówisz, że kurczę, wiem o co tam chodzi, wiem jak się na tym Instagramie wypromować, wiem jak wnosić wartość, no to idź w to, tak? A inne rzeczy produkuj wokół Instagrama jako dodatek. I ostatnie pytanie. Mam pytanie, na które. A to jest w ogóle dobre pytanie, ciekawe, wiesz? Mhm. Mam pytanie, na które ja powinienem znać odpowiedź, ale może coś pan doradzi. Pracuję na etacie. Prowadzę dwie firmy, sklep i catering. Nie daję rady już. Wszystko jest tak jak powinno, ale jestem przed kredytem. Drugie dziecko w drodze. Mhm. Ciężko będzie mi zrezygnować z etatu, bo daję bezpieczeństwo. Najgorsze, że nie mam czasu prowadzić ewidencji kosztów i przychodów, więc nie wiem, ile zarabiam z firm. Masakra. Mhm. Jakaś propozycja, jak to ogarnąć? Ach, no, na pewno dużo łatwiej rozwijało się firmę mi, jak byłem studentem, prawda? Nie miałem zobowiązań dzieciowych. Więc znam ten ból i wiem, że ta tolerancja na ryzyko może spadać w takiej sytuacji. W sytuacji, w której nie wiesz dokładnie, jak to działa. W sytuacji, w której no właśnie masz zobowiązania rodzinne, Musisz być na tym etacie, mówimy o tym bezpieczeństwie. No a ewidencja kosztów, przychodów to, to pytanie, że masz wsparcie żony, na przykład, nie? Bo bez wsparcia będzie ciężej, albo wsparcie wspólnika. No tutaj dobrze by było na tym etapie, żeby żona pomogła, jeżeli chcecie budować to razem dla swojej rodziny. Bo bez wsparcia żony, jeszcze z obciążeniem yy, dzie dzieciowym, yy, no to jakby wszyscy są przeciwko Tobie. Tak, rynek jest przeciwko Tobie, konkurencja. Żona jeszcze dzieci przeciwko tobie, bo musisz utrzymywać to, to wszystko, no to będzie ciężko. To może jednak lepiej trzymać się tatu i zrobić karierę. Ale pewnie osoba, która to pytanie zadaje, ma we, wewnątrz serca to wielkie pragnienie, żeby robić coś innego w życiu, więc nie chciałbym zabijać tej ambicji. A więc y, pytanie brzmi: jaką ofiarę jesteś w stanie ponieść, żeby osiągnąć to, co chcesz? To jest jedno z najważniejszych pytań w przedsiębiorczości, bo nic nie ma za darmo i. No, na przykład, moje pragnienie, żeby dojść w życiu do miliardów, e, obarczone jest pewnym kosztem, którego wielu ludzi nie chce ponieść. Nie? Wielu ludzi mówi, nie, Piotr, wiesz co, ja do miliardów nie chcę, bo, bo wiem, że to będzie za duży koszt. E, ja wiem, że to będzie koszt, ale ja chcę. Nie? Więc pytanie, jaką Ty masz ambicję i czy to naprawdę pragniesz mieć tę swoją firmę i czy jesteś w stanie, właśnie, czym jesteś w stanie zapłacić? Czy, czy jesteś w stanie zapłacić swoim zdrowiem zerwanymi nockami? Czy jesteś w stanie zapłacić relacją z żoną, czy jesteś w stanie zapłacić relacją z dziećmi, czy jesteś w stanie zapłacić tym, że będziesz e, słabym pracownikiem przez jakiś czas, mało zaangażowanym, zmęczonym na tym etacie i że to się powoli będzie składało, ale postawisz firmę na pierwszym miejscu? No, to musi być trudna decyzja. Sorry, winetu. A czym, czym ty za to zapłaciłeś wszystko? Ja zapłaciłem. E, no. Niewiele miałem tych zerwanych nocek, wprawdzie, ale dupo godzinami zapłaciłem. Jak potem poszedłem Co na. Ty nazywasz dupo godziną? To jest no. dupa, dupa, przepraszam, godzina, którą przyjeżdżasz przy komputerze? Czy... Tak, ja. tak, tak, tak. No, fajne, siedze fajne siedzenie. Nigdy nie siedzenie na forach, odpisywanie przedsiębiorcom, odpisywanie na maile, odbieranie telefonów, zdobywanie pierwszych klientów w ten sposób, jeżdżenie na spotkania, mieszkanie poza Warszawą, przyjeżdżanie na spotkania na przykład do Warszawy, żeby spotkać się z jakimś przedsiębiorcą i zdobyć jakiś kontrakt, potem wracanie znowu godziny do domu, tracenie czasu, tracenie czasu na wspólników z biznesami, które nie wyszły, tracenie czasu na spotkania, z których nic nie wyszło, tracenie czasu na odpisywanie na maile, z których nic nie wyszło, tracenie czasu, tracenie zdrowia, tracenie pieniędzy na nieudane e, przedsiębiorstwa, które nie wyszły, na nieudane projekty, które nie wyszły, współpracę, które nie wyszły, mnóstwo rzeczy, które nie wyszło, przepieprzone pieniądze, przepieprzony czas, przepieprzo, prze, przepieprzone zdrowie, żeby w końcu jakieś pojedyncze rzeczy wyszły i żeby tym dojść do milionów. To jest cena, którą zapłaciłem przez te 16 lat. Straciłem trochę zdrowia, straciłem trochę nerwów. Nauczyłem się, dostałem dużo bardzo lekcji pokory. No i gdzieś tam jestem, gdzie jestem. Trzeba zapłacić cenę. Pewnie nawet nie wiesz, jaka ta cena będzie, ale zastanów się, co jesteś w stanie odpuścić, nie? Albo przynajmniej tymczasowo. Zaczęliśmy ten program. W takim troszeczkę kontekście to tak wyszło samo, że co trzeba zdefiniować, co chcemy w życiu osiągnąć, do czego chcemy dojść. I chciałbym wrócić do tego pytania na sam koniec Aha. w twoim kontekście, co ty chcesz zdobyć w życiu, mhm. do czego chcesz dojść? Ja w tej chwili chcę zbudować rewolucyjne social medium, które da ludziom wolność. Y i w dzieleniu się wiedzą, w zdobywaniu wiedzy i wolność yy, również finansową poprzez bycie tokenariuszami. Będą ludzie po prostu zarabiali udział od zysków tego, tej platformy i będą mieli prawo do głosu w tej platformie i platforma będzie niezabijalna, będzie w pełni zdecentralizowana. Żadna trzy literowa służba nie będzie w stanie przyjść i powiedzieć zamykajcie ten portal albo dostosujcie się politycznie do naszych wymagań, no bo Piotr Michalak powie, ale ja nie mam władzy nad tym. Bo to jest w pełni zdecentralizowane. To jest protokół, który my wypuściliśmy w świat i nie, i nie mamy wpływu. I to jest coś, do czego dążę, co chcę stworzyć. Więc to będzie taki, no nie wiem, czy dar dla ludzkości to jest dobre określenie, ale coś, co zostawię po sobie na pewno i co przeżyje mnie ten CC Found. Natomiast z drugiej strony, ja jako przedsiębiorca chcę być człowiekiem o skali wpływu właściwie wielomiliardowej który zajmuje się głównie takimi rzeczami jak fuzje i przejęcia, restrukturyzacja przedsiębiorstw, czy tworzenie dużych projektów takich jak CC Funds z coraz większą swobodą z kapitału, który mam zgromadzonego i kapitału finansowego, ale też kapitału dobrej woli, kapitał społeczny inwestorów, tysięcy inwestorów, którzy pójdą za mną przez te lata. I trochę tak jak Elon Musk, tak? Ma pewną swoją społeczność inwestorów, którzy w niego wierzą, którzy go wspierają, którzy dają mu pieniądze na kolejne projekty, na projekty, które mają prawo zmienić świat. To jest coś co ja chcę w życiu robić. Chyba na razie ci się udaje. <laughs> Jestem na dobrej drodze. Szanowni państwo, Piotr Michalak był dzisiaj moim rozmówcą. Jeśli podoba wam się ten odcinek no to standardowo nieśmiertelna youtuberska nawijka, zostawcie łapkę, zostawcie suba, a jeśli byście mieli również ciekawe pytania do Piotra, to może jeszcze kiedyś udałoby mi się go zaprosić i by na nie odpowiedział. Dziękuję Ci bardzo za udział w programie. Dzięki, że to oglądaliście. Trzymajcie się. Dzięki za zaproszenie. Także co? Do zobaczenia. Cześć.